Na MDMA jest ten diament, na trawkę jest 420 i tak dalej. I wtedy jak się zmaczujesz, to piszesz. I jest tam jakaś konwersacja, wymiana, spotykasz się, kupujesz i tak dalej. Ale z drugiej strony zobacz, no to jest mi się daje mi, no jak nie wiem, czy byłeś kiedykolwiek byłeś w takiej sytuacji, że gdzieś tam za granicą zaczepił cię gdzieś jakiś dealer. No na pewno. I tam kokain. Marihuana. No właśnie. To jest trudnego, żeby kupić sobie narkotyki. Jesteś jakimś takim ciągu, wygrywasz mecz za meczem, jesteś zadowolony, wszystko ci idzie, awansujesz do ligi i nagle wpadasz taki odwrotny ciąg porażek i wtedy mówię, kurczę, ta moja drużyna jest niewystarczająca, muszę zdobyć lepszych piłkarzy, kupię paczkę. I to są takie teorie spiskowe, że oni to specjalnie robią, żeby podbijać TikTok sprzedaż. TikTok podobno tak robi. Specjalnie wyświetla ci rzeczy, które ci się bardzo podobają, nagle wrzuca ci jedną negatywną i później znowu te pozytywne. I ty jesteś taki w takim ciągłym rollercoasterze. Oczywiście nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować. Stanowisko firmy jest jednoznaczne. Nie robimy tego. Nie robimy tego. Gracze uważają co innego. Przyjęliśmy się tym memom i jakiś temat, pogrupowaliśmy to w jakieś tematy. No i wyszło nam właśnie to, co wspomniałem, że część tych memów wspiera takie mainstreamowe podejście do darknetu, a część kompletnie zaprzecza temu mainstreamowemu podejściu do darknetu, bo mainstreamowe wyobrażenie darknetu jest oczywiste. Darknet to jest takie miejsce, gdzie wchodzisz, żeby właśnie kupić narkotyki. Nie wiadomo, co tam się dzieje, tam są jakieś niesamowite historie, ćwiartowanie ludzi, pornografia dziecięca to tam się przelewa, handel ludzi, możesz sobie kupić żonę, czołg. Piotr Siuda, cześć. Cześć. I zacznijmy od tego, że powiesz ludziom, czym się zajmujesz. Zajmuję się najogólniej mówiąc kulturą cyfrową, internetem, ale z punktu widzenia nauk społecznych, socjologii, kulturoznawstwa i gier, i grami. Jestem kierownikiem Katedry Badania Gier i Kultury Cyfrowej na Wydziale Nauk o Kulturze na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Mm-hmm. Co cię w ogóle skłoniło do tego, żeby się zajmować takimi rzeczami? Myślę, że była to kwestia, to jest dosyć śmieszne mi się wydaje z perspektywy czasu, bo gdzieś tam szukając na studiach swoich magisterskich, studiowałem socjologię na UG, tematów, którymi mógłbym się zajmować, jeśli chodzi o pracę na przykład magisterską, no to znalazłem taki temat, który był wówczas kompletnie nieruszany w Polsce, temat fandomów. No dzisiaj to jest zjawisko zupełnie rozpoznawalne, to jest zjawisko mainstreamowe. Każdy wie, czym jest fandom. Czy nie wiesz, czym jest fandom? Nie, no wie. Jeśli miałbym podać definicję, czym jest fandom, to nie wiedziałbym, jak to... A. Domyślam się, że to jest jakiś fanbase. To jest fanbase? To czy ogólnie jakbym miał podać definicję fandomu, to też pewnie miałbym problem, bo jest ich po prostu albo za dużo, albo ich po prostu nie pamiętam. Pamiętaj, że ja się tym zajmowałem dosyć dawno temu. Mhm. Znaczy fandom to jest ogólnie określenie grup fanowskich, tak? My dzisiaj patrzymy na fandom ogólnie. Bardzo często ujmujemy fandom bardzo ogólnie, to znaczy bo grupy fanowskie to mogą być grupy fanów kibiców piłkarskich na przykład. I to też są fandomy, tak? Fandomy w sferze piłki nożnej, sokera, futbolu. Ale jak mi chodziło bardziej o fandomy medialne, czyli media fandoms, czyli grupy zaangażowanych odbiorców. Takie, które potrafią pasjonować się danym tematem, danym na przykład, nie wiem, serialem, tekstem, książką, grą i tak dalej, no maksymalnie, to znaczy być zakręconymi na punkcie tych tekstów kultury. No ja szukając takich tematów właśnie zająłem się tymi fandomami. Fandomami z tego, co pamiętam teraz dobrze, Star Wars i Star Treka. Ale dlaczego? Dlatego, że ja sam byłem wielbicielem tych tekstów, zwłaszcza Star Warsów. No i od tego była bardzo już bliska droga, żeby gdzieś tam pójść też naukowo w tą stronę, bo byłem dosyć aktywnym studentem na zasadzie angażowania się w jakieś koła naukowe i tak dalej. Gdzieś od początku siebie widziałem w tym świecie i chciałem podążać tą drogą. No i do takiego zainteresowania stricte związanego z tym, czym ja się zajmowałem. Byłem takim nerdem, mówiąc wprost, kujonem. No powiem, przyznam się, ale dzisiaj właśnie, wtedy to była straszny stres i to wtedy to była straszna, no taka z punktu widzenia rówieśników wtopa, byłem po prostu nerdem, kujonem. Dzisiaj to jest coś zupełnie innego, bo to też niezwykle jest istotne, jak się zmienił ten obraz nerda. No właśnie, w kulturze, no bo dzisiaj, prawda? Mark Zuckerberg też jest potencjalnie nerdem, a już no, nikt na to nie patrzy. Ogromnym nerdem wręcz, może powiedzieć. Ale jeszcze zobaczę na inną rzecz, bo Mark Zuckerberg oczywiście to jest zupełnie inna kategoria. No to jest człowiek, który
osiągnął niezwykły sukces finansowy, biznesowy ze względu na swoje właśnie umiejętności informatyczne i tak dalej. Ale dzisiaj w kulturze ta figura nerda, takiego fana, geeka, nerda, no to jest po prostu też często utożsamiana nie tyle z jakimiś umiejętnościami informatycznymi, tylko właśnie, nie wiem, z byciem fanem, z cosplayem, z przebieraniem się, jeżdżeniem na konwenty. No, teraz to jest mainstream. Każdy słyszał o Pyrkonie, każdy może, nie wiem, może byłeś, może miałeś okazję. No widzisz, ja też nie właśnie, bo już teraz daleko mi jest od tych klimatów, ale ogólnie to o to chodzi. Natomiast kiedyś to była kompletna nisza i gdzieś, jak ja jeździłem na konwenty, to była to grupka takich, no mała to były środowiska, były nieliczne środowiska. Natomiast teraz jest to mainstreamowe zjawisko. No i od tego wyszło tak naprawdę. To się mega zmieniło, ale mówiąc szczerze, ten temat mi się bardzo też znudził, bo to jest dosyć ciekawy temat ogólnie. A w jakim kontekście się to interesowało? W kontekście wpływu społecznego? W kontekście tego, jak te media, jak te Star Warsy kształtują to, jak się zachowuje ta grupa? Mhm. Mnie to interesowało w kontekście teorii kultury popularnej, czyli przejścia od takiego bardzo pesymistycznego ujmowania kultury popularnej jako takiej rozrywki dla mas, bezmyślnych, do ujmowania kultury popularnej jako kultury, która podlega różnym obróbkom, która ma różne znaczenia. I grupy fanowskie były taką awangardą tej obróbki, tych znaczeń. Chodzi o co chodzi. To byli bardzo zaangażowane grupy osób, konsumentów, do tego stopnia, że potrafiły, nie wiem, krytykować produkt, coś im się nie podobało. Każdy słyszał o fanach Star Warsów, którzy nienawidzą epizod 1, 2, 3, no bo to jest jakby dla nich, to nie jest prawdziwe Star Warsy. Teraz jak Disney przejął Star Warsy, no to też się to zmienia, niektórzy to krytykowali, ale ogólnie jest to chwalone w fandomie. Teraz o co chodzi? Ogólnie chodzi, że to jest to aktywny konsument, nazwa inna, którą można użyć, prosument, czyli i konsumuje, i coś tam produkuje. No to oczywiście niezwykle wsparła rewolucja technologiczna, upowszechnienie internetu, każdy dostał pakiet narzędzi, że może produkować, używać, pisać opowiadania, robić fanfilmy i tak dalej, i tak dalej. Więc chodziło o to, że to są aktywni konsumenci. Mnie to bardzo interesowało z tej strony, bo teraz, tak jak wspomniałem, no to jest już oczywiste, że tak jest, każdy to wie, influencerzy są tego przykładem, każdy może mieć taki pakiet narzędzi, każdy ma taki pakiet narzędzi, żeby to robić. Raz kiedyś, no powiedzmy, w momencie, kiedy ja robiłem pracę magisterską, pisałem pracę magisterską, to nie było tak oczywiste. To było bardzo wtedy popularny temat, tej aktywności takiej konsumenckiej, a jeszcze tam wchodziły inne rzeczy, takie mocno teoretyczne. Nie będę w to bardzo tutaj głęboko wchodził, ale nawiązywano do teorii właśnie, co konsumenci, co odbiorcy robią z kulturą popularną, jakie znaczenia im nadają, tak jak wspomniałem, czyli mówiło się takiej subwertywności tekstualnej, że każdy z nas jest w stanie wyciągnąć z różnych tekstów coś dla siebie, czyli zinterpretować je po swojemu, jakoś do własnego doświadczenia włączyć. Jest ogromna refleksyjność, jeśli chodzi o odbiór kultury. To już nie, to nie jest taki produkt, powiedzmy, który, nie wiem, czyni z ludzi zombie, tak? I takich bezmyślnych konsumentów. I to mnie bardzo interesowało, od tego to wyszło. Natomiast dzisiaj jest to już oczywiste, tak można powiedzieć. A to nie jest tak, że tylko malutka grupa osób jest na tyle refleksyjna, żeby wyciągać takie głębokie przemyślenia z konsumowania na przykład Star Warsów, a całej reszty to jest właśnie taka głupia babka? To zależy, no bo znaczy ogólnie każdy, znaczy taki populizm popkulturowy, tak to można nazwać, zakłada, że no każdy wyciąga jakieś znaczenia, bo nawet się mówi o soap operas, czy takich, wiesz, czy reality TV, o takich przekazach, które są zwykle utożsamiane z naprawdę takim niskim poziomem, że nawet tego typu przekazy ludziom po prostu do czegoś służą. I że jeśli sobie tam, to jest właśnie akurat nawiązanie do takich klasycznych teorii odbioru kultury popularnej. Jeśli gospodyni domowe sobie siedzą, oglądają soap operas w domu, no to one widzą taki inny świat, widzą świat bogatych, pięknych kobiet, no i to doświadczenie ich się wzbogaca. Znaczy one zmieniają jakiś swój sposób myślenia. Oczywiście to jest wszystko kwestia pewnego takiego właśnie tych znaczeń, no bo ten świat, wiemy, że on tak nie funkcjonuje jak w soap operas, natomiast tu chodzi o to, że każdy konsument coś tam wyciąga z tych przekazów dla siebie. Natomiast zobacz, że dzisiaj popkultura jest znacznie lepsza niż kiedyś też, bo w momencie, kiedy
Ja się tym zajmowałem. Sumeczna właśnie mówiąc znacznie lepsza. No właśnie, właśnie, właśnie. W momencie, kiedy się tym zajmowałem, to seriale na przykład, seriale, które my dzisiaj oglądamy na różnych platformach streamingowych, są dzisiaj są niesamowitej jakości. Znaczy to są po prostu świetne produkcje, wciągające, wymagające pewnego koncentracji, analizy. Nie jesteś w stanie, jeśli oglądasz jakiś serial, nie wiem, jakie lubisz, ale jeśli jesteś zaangażowany w jakiś serial, to albo go zbingujesz, co nie jest dobrym, znaczy tak zdrowotnie, nie jest dobre, ale no właśnie, na tyle jest wciągający, że potrafisz go zbingować, czyli zobaczyć wszystko naraz. Po prostu jest tak wciągający, nie możesz się oderwać. Często zarywasz nockę, bo jeszcze jeden tylko odcinek. I nawet... to jest dzisiaj oczywistością. Natomiast no nie było tak dawniej. Te bardzo dobre produkcje, one dopiero wkraczały, tak? One dopiero się rozpoczynały. To pamiętam, tak? I to bardzo fajnie widać, jak się ogląda jakieś stare filmy, bo włączasz sobie ten stary film, który był kultowy i pamiętasz się to z dzieciństwa i oglądasz to i myślisz sobie, to jest straszne badziewie, tego się nie da oglądać. Po prostu dialogi są tak głupie. Ja jestem czasami zdziwiony, bo czasami włączam jakiś film z ciekawości właśnie, żeby zobaczyć, jak to było. Ostatnio włączyłem Terminatora 2 albo Predatora. No, moim zdaniem się tego nie da oglądać zupełnie. No właśnie, to prawda. Miałem to samo. Teraz nowa premiera Aliena i też sobie tak postanowiłem, odświeżę sobie i włączyłem Aliena 1. Nie da się oglądać. Natomiast... Jedynka jest... niedawno nie oglądałem, ale dwójkę ostatnio oglądałem i oglądałem całą, więc nie jest... Okay. Nie jest źle. Natomiast właśnie wracając, zobacz, bo wyszliśmy od konsumentów. No, kiedyś te produkty były słabsze, no, mówiąc takiej jakości. Właśnie chodzi mi o to, że ten przemysł kulturowy się mocno zmienił, ale to właśnie wydaje mi się było takie napędzające się koło. Znaczy przemysł dostrzegł, że jest niesamowity popyt na produkcje, które właśnie sprzyjają analizie, gdzie ludzie się w to angażują. Jest tak zwany taka powtórkowość oglądania, że ludzie są czasami w stanie zobaczyć coś dwa razy właśnie, żeby nie wiem, zrozumieć jakiś sens czegoś. Klasycznym przykładem był serial Lost, który Zagubieni, polski tytuł, który był chyba pierwszym takim serialem mindbenderem, czyli no właściwie jak się to zaczynało oglądać, to... Tam nie wiadomo było, nie co wiadomo chodzi, było, tam cały czas jakieś nowe wątki się pojawiały, coś na tym wyspie się działo. To prawda. Nie chcę bo może ktoś nie widział, może ktoś nie zna tego serialu, więc nie będę tutaj żadnych spoilerów rzucał, ale ogólnie chodziło o to, zresztą były takie też doniesienia medialne, trudno oczywiście rozszyfrować, czy to było prawdą, czy nie, że twórcy serialu zmieniali scenariusz analizując to, co fani, właśnie członkowie fandomu Lost piszą na forach i jak wyobrażają sobie jakby kolejne odcinki, jak ta narracja pójdzie, jak ta fabuła dalej będzie rozwinięta i specjalnie zmieniali ten scenariusz. On się jakby był tak wpisany no, bardzo dynamicznie, żeby tak się nie działo. W związku z tym to był taki mindbender. Lost był takim przykładem tego, że ludzie coś takiego po prostu lubią, że to chwyta i ten przemysł się niesamowicie zmienił. Te produkcje stały się wielowątkowe. Kiedyś przecież nie wiem, czy pamiętasz jeszcze takie czasy, ja dosyć słabo, ale oczywiście jeśli się prześledzi historię popkultury, to widać takie seriale, które oglądało się po prostu do obiadu i można było to bardzo luźnie potraktować, ominąć odcinek. Jeden na przykład taki serial kryminalny, który, nie wiem, Starski Hutch na przykład, teraz mi przychodzi do głowy, skonstruowany był w taki sposób, że jeden odcinek to była jakaś tam zbrodnia, zagadka i wszystko się działo w ramach tego jednego 45-minutowego odcinka. Było tam opening, właśnie tam scena zbrodni, oni na tym pracowali, rozwiązywali tą zagadkę, złapali tego złoczyńcę, koniec. I właściwie każdy odcinek był bardzo podobny, nie trzeba było specjalnie się w tą narrację sezonową angażować, więc to było znacznie mniej wymagające. No ale czasy się zmieniły, seriale są wielowątkowe, ta wielowątkowość rozciąga nie na jeden odcinek, ale na wiele sezonów. I te wątki często się przeplatają, jak w Grze o Tron, gdzie zaczyna się wątki. No właśnie, one się przeplatają, są też rozłożone w czasie, zobacz, że one są też często... już pewien wątek się rozpoczyna, wiadomo, że on się nie zakończy w tym danym sezonie, tylko jest na wiele sezonów rozciągnięty. Widziałeś House of Dragon? Oczywiście. Drugi sezon, straszne było to zakończenie, co? Jest dosyć ciekawe, chociaż mówiąc szczerze, on mnie trochę wynudził, spodziewałem się jednak, że tutaj będzie. Znaczy był bardzo taki klimatyczny w klimacie właśnie Gry o Tron, ale za dużo tam było właśnie tej gry. Przeciągania tam było bardzo dużo. Było dużo przeciągania i dłużej. To też
fandom krytykuje obecnie. Natomiast, no właśnie, zobacz, że już to, że podczas twojego podcastu, który no ma raczej charakter takich poważniejszych podcastów, rozmawiamy o serialach. Czy wydaje mi się to niemożliwe, gdybyśmy taki podcast zrobili 30-40 lat temu, żeby to był bardzo poważny temat rozmowy takiej właśnie, powiedzmy, popularno-naukowej, tak? I to się zmieniło. I wydaje mi się, że to takie samo napędzające się koło, czyli właśnie odbiorcy to lubili, przemysł to dostrzegł, zaczęło się tego pojawiać coraz więcej. Oczywiście upraszczam to pod względem wielu innych czynników, które miały na to wpływ. Technologii, kwestii finansów, finansowania różnych przedsięwzięć i tak dalej. Upraszczam to pod tym względem. Natomiast z punktu widzenia takiego odbiorcy popkultury, to niewątpliwie właśnie widać, że to chwyta. I to samo się dzieje na wielu różnych płaszczyznach. Seriale, filmy, gry i tak dalej. Ta popkultura jest coraz lepsza. Coraz lepsza. Jak w takim razie zajmowania się tego typu rzeczami wylądowały w analizowaniu tego, jak wygląda sprzedaż narkotyków w internecie? No to jest spory przeskok wątkowy. Tak. No bo tak, rzeczywiście, kurczę, jeszcze może nawet powinien powiedzieć, że jeszcze gdzieś w połowie były gry, czy są gry dalej, bo to jest bardzo też ważny element moich badań. Ale jak to się stało? No stało się chyba to z tego powodu, że też wielu badaczy dostrzegło, i to też nie jest już teraz żadne odkrycie, w ogóle żadne, że internet był siłą napędową właśnie tej zmiany w popkulturze. I między innymi oczywiście był tym narzędziem, które fandomy wykorzystały do tego, żeby po pierwsze, przestać być postrzeganymi jako zbiór tych nerdów, geeków, tak? I żeby dotrzeć do innych ludzi, którzy są zainteresowani. No internet po prostu ich połączył. Połączył tych ludzi, którzy się interesowali popkulturą, grami, filmami, serialami. I myślę, że to było to, że to jest to po prostu, to się wszystko oczywiście wiąże. Internet zawsze był gdzieś tam w tym kręgu zainteresowań. Ale jak pytasz o narkotyki, to w sumie, kurczę, nie wiem, bo żadnych nie zażywam. A przynajmniej tutaj na pewno o tym nie powiem, jeśli tak się dzieje. Okej, pogadamy po podcaście. Okej. No właśnie, w sumie wiesz co, to czasami tak jest, że w życiu różne rzeczy dzieją przypadkiem. I chyba tu dużo zawdzięczam po prostu znajomym z Finlandii, którzy... Mam po prostu znajomego, który jest w podobnej sytuacji jak ja. Zajmuje się badaniem gier, a pewien projekt poboczny realizował, polegający na właśnie analizie darknetów w Finlandii i kryptomarketów w Finlandii. I gdzieś podczas takiej wizyty studyjnej właśnie w Tampere, Finlandii, rozmawiałem z nim o tym i strasznie mnie to zainteresowało. I zaczęliśmy rozmawiać o tym, jak w Polsce i w ogóle jak ten obszar właśnie darknetu, internetu, ciemnej sieci jest strasznie niezbadany w Polsce. A w Finlandii jest zbadany? Też, znaczy na pewno najlepiej niż u nas. Między innymi przyczyniły się, myślę, do tego właśnie badania tego znajomego. Darknety nie są czymś, darknet i kryptomarkety nie są czymś, czego się nie bada. To oczywiście bada się tego bardzo dużo, natomiast mało się bada tych lokalnych różnic czy lokalnej specyfiki. No i gdzieś myślę, że to był ten czynnik, który spowodował, że postanowiłem, spróbuję to zbadać. No zobaczyłeś coś bardzo ciekawego i wiedziałeś, że masz niszę w Polsce, bo po prostu ktoś to musi lokalnie badać. Więc... Lokalnie, tak, żeby to zbadać lokalnie, no i oczywiście też z zamysłem, żeby to przedstawić międzynarodowo, czyli gdzieś te markety porównać, spróbować to porównać. Znaczy to się okazało trudniejsze niż myślałem. Może też od razu powiem, że tutaj jest to finansowane z grantu NCN-u, więc, a może nie strategicznie powiedziałem, że coś okazało to trudniejsze. Dobra, pracujemy nad tym, powiem tak, żeby się udało porównać, bardzo dobrze porównać markety właśnie w Polsce, czy market w Polsce, czy w ogóle handel narkotykami w Polsce do innych krajów, więc powiem tak, pracujemy nad tym, ale rzeczywiście jest to dosyć trudne. Trudne z jakiego powodu? Wydaje mi się, że po prostu prezentujecie dane z Polski, prezentujecie dane z Finlandii i porównujecie, jak to wygląda, czy to jest bardziej skomplikowane. Znaczy, przede wszystkim trzeba mieć te dane, a
Dane o obrocie na przykład są trudne do zdobycia. Znaczy są oczywiście w ramach Unii Europejskiej, powstają różne raporty, w ramach raporty Komisji Europejskiej o handlu narkotykami, w tym handlu narkotykami w darknecie i próbuje się szacować te kwoty, jakie tam przepływają. Tylko rzeczywiście zawsze to się dzieje, jeśli chodzi o markety anglojęzyczne. Jeśli chodzi o markety w lokalnych językach, tych danych jest bardzo mało i trudno to też tak naprawdę jest analizować. Więc jeśli mówimy o takiej czystej ilościówce, czyli pokazanie, jak ten przepływ wygląda, ile tam pieniędzy przepływa, to jest dosyć trudne, raczej to jest szacunek. Natomiast jest to też trudne z tego względu, że jest to po prostu trudne środowisko do badań. I tyle chyba, tak? Można o tym powiedzieć. Natomiast oczywiście nie jest to możliwe. Możemy jakieś tam niuanse wyłapywać i porównywać, jak to wygląda między tymi krajami. To, co mi się na przykład rzuca teraz jakby o czym myślę, to takie bardzo ciekawe badania, które były prowadzone w krajach skandynawskich, które pokazywały, dlaczego w Skandynawii, to też wychodzę trochę poza darknet, tylko w ogóle o handlu narkotykami w sieci, dlaczego w krajach skandynawskich są tak duże różnice, jeśli chodzi o platformy, jakich ludzie używają do handlu narkotykami, bo na przykład w Finlandii bardzo popularny jest darknet i ludzie tam ogólnie kupują. I to naprawdę i kupują też nawet do tego stopnia, że darknet jest często takim punktem wyjścia do spotkania face to face. A oczywiście tam są różne mechanizmy zaufania, budowania tego zaufania. Natomiast w innych krajach skandynawskich, na przykład w Norwegii, czy w Islandii, czy w Danii, ludzie używają clearnetu, na przykład social mediów, tradycyjnych social mediów. Potrafią handlować narkotykami na Facebooku, Messengerze, używamy Messengera, WhatsAppa i tak dalej. I zadali badacze takie pytania, dlaczego tak się dzieje, że w sumie są takie różnice, jeśli chodzi o preferowane platformy do tego typu działań, mimo że te kraje wydają się kulturowo bardzo takie podobne. Znaczy one nie są podobne, tak jakby doszli do takiego wniosku, że one nie są podobne, bo znaczy mnie ten argument przekonuje nawet, który oni podali, że w Finlandii, w takim kraju jak Finlandia jest ogromna wiara w skuteczność działań policji. Czyli na przykład jest po prostu duży strach społeczny, jeśli by używać takiego narzędzia jak Facebook do umawiania się na sprzedaż narkotyków. Na którym cię potencjalnie mogą namierzyć. A z kolei w Islandii czy Szwecji jest taka ogromna, nie ma tej wiary, że to jest po prostu wszystko tak, że to jest więcej możesz, tak? I to jest jakieś jedno z wyjaśnień. I takich wyjaśnień staramy się, czy będziemy starali się poszukać też właśnie w naszym projekcie. A u nas w jaki sposób w takim razie taki handel wygląda? Głównie przez darknet, czy głównie przez social media? Jak to wygląda w Polsce? I tu jest. Znaczy, ja bym powiedział, że jednak głównie social media, komunikatory. Jak to jest znaczy, możliwe? To jest w ogóle... To jest ciekawe. To jest bardzo ciekawe. Kiedy przystępowaliśmy do grantu, to w ogóle jest dosyć ciekawe, że ja dostałem ten grant. Oczywiście tutaj było to związane z takim porządnym przygotowaniem wniosku, aplikacji. No ale w tym grancie było dosyć dużo takich znaków zapytania. I myślę, że to też mogło być powodem, że ten grant się udał, tak? Że mamy to badanie. Bo te granty nie jest tak łatwo wcale dostać. Dużo o nie aplikuje osób. Oczywiście. No tam jest bardzo niski odsetek sukcesu. Chodzi o to, że ja troszeczkę nawet się zawiodłem. Znaczy myśmy oczywiście zrobili jakiś taki wstępny screening tych różnych środowisk, ale trochę się zawiodłem pod tym względem, że myślałem, że jest więcej. W darknecie przynajmniej, że jest więcej. Okazuje się, że w polskim darknecie zrobiliśmy naprawdę porządne takie sprawdzenie tego obszaru. Jest tylko jeden taki poważne miejsce handlu narkotykami. To jest kryptomarket, nie wiem, czy słyszałeś, czy znasz, Cebulka nie. Się nazywa. Cebulce słyszałem. Tak, no to Cebulka. To ona jest właściwie, to jest jedyne miejsce w darknecie, w polskim darknecie, które służy do handlu narkotykami. Jedyne miejsce, czy jedyne miejsce, które wam się udało zmapować? Wydaje mi się, że to jest jedyne miejsce. Znaczy, bo tak jak może nie zmapowaliśmy, ale mamy też ze sobą bardzo dużo wywiadów z tymi ludźmi, którzy handlują. I oni byli zawsze przez nas pytani też, żeby jeszcze oprócz takiego naszego próby dojścia do tych różnych serwisów, znalezienia tego po różnego typu, nie wiem, czy też w darknecie, wyszukiwarkach darknetowych, na redditach, wykopach, gdzieś tam próbowaliśmy tego szukać, ale jeszcze zawsze respondentów pytamy, czy są jakieś inne miejsca w Polsce, czy znasz coś, czy coś jest, nie ma.
Znaczy w ogóle Cebulka, miejsce do polskie, jest ciekawe. A domyślacie się w ogóle, że oni mogą potencjalnie, no okej, rozmawiamy z naukowcami, więc może lepiej nie będziemy mi mówili o tym naszym super tajnym miejscu. Jakby macie takie spekulacje, czy w ogóle uważacie Cebulka i koniec? Myślę, że oni nie kłamią. Nie ma żadnej tutaj... to jest też niezwykle ciekawe z punktu widzenia takiego badawczego, metodologicznego. Nie wiem, czy cię też interesują, ale mogę o tym powiedzieć trochę, że... No bo teraz rozmawiacie z przestępcami na darknecie, tak? To nie jest łatwe środowisko badawcze. Oni by na pewno o sobie nie powiedzieli, że są przestępcami. To jest jeszcze kwestia niesamowicie ciekawa, którą też można podjąć. Ale może zacznę od tej specyfiki Cebulki, bo ona jest niezwykle ciekawym marketem z kilku względów. Przede wszystkim to jest market, który w ogóle, nie wiem, czy to dobrze świadczy o naszych służbach po prostu w Polsce. To jest market, który w ogóle jest jakby nie pomijany przez te służby. On istnieje od bodajże 10 lat już. Nawet nie wiem, czy nie trochę dłużej, 11, od 2013 roku bodajże. A od 2016 roku tam zostały wprowadzane takie standardowe mechanizmy zabezpieczeń typu szyfrowanie wiadomości, escrow, czyli jeśli się handluje narkotykami, to są pośrednicy. Jeśli na przykład chcesz kupić, masz jakąś kryptowalutę, tam na początku był Bitcoin, teraz jest to Monero, no to musisz mieć jakieś zabezpieczenie. I zabezpieczenie polega na tym, że jest tak zwany system escrow, czyli jest pośrednik, który trzyma te pieniądze. Jeśli ty zdajesz sygnał, dostałem paczkę, on uwalnia te pieniądze do wendora, do sprzedawcy. I takiego typu mechanizmy są standardowe teraz w darknecie i w kryptomarketach też w innych krajach, czy anglojęzycznych, czyli takich globalnych. Mogę się to zatrzymać, bo jasne. Jak ja rozmawiałem z Mateuszem Chrobokiem o darknecie, to on mi mówił, że to może tak wyglądać, jak teraz to opisałeś, ale nigdy nie wiesz, kto jest po tej drugiej stronie, więc teoretycznie możesz tam przelać pieniądze, ten wendor ci powie, to ja trzymam te pieniądze, dopóki nie dostaniesz paczki i nigdy nie zobaczysz pieniędzy ani paczki, bo nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie, nie da się tego nie da się tego nie strachować. Da się, a jasne, natomiast to jest po prostu pewien też taki system, który wspiera cały ten system zaufania, które tam się buduje, bo oczywiście escrow jedna sprawa, ale no vendor, który chcecie oszukać, on jest natychmiastowo raportowany, czyli no jeśli ktoś tam poważnie chce robić biznes, czyli sprzedawać narkotyki, no to on sobie na to nie pozwoli, mówiąc wprost, no bo to jest koniec jego biznesu, bo akurat rzeczywiście użytkownicy raportują, że tutaj nie ma jakiejś ściemy, jeśli chodzi o moderację, administrowanie tego typu serwisem, że tam naprawdę administracja dba o to, żeby było to miejsce takiego bezproblemowego zakupu substancji. Bo no, to jest oczywiste, dlaczego tak jest, tak? No, vendor, który straci reputację, on po prostu nie istnieje później na tym markecie. No, czy można sobie wyobrazić, że on będzie miał jakiś tam krótkotrwały interes? Zdarzają się takie sytuacje, oni też raportują o tym, ale ci vendorzy szybko znikają. Oni się mogą później pojawić pod innym, nie wiem, pseudonimem, no ale to jest jakieś takie działanie, które oczywiście nie jest standardem. To zupełnie inną perspektywę przekazujesz jak Mateusz Chrobok, dlatego, bo z nim rozmawiałem, tak sobie pamiętam, że go zapytałem, to po co tam w ogóle wchodzisz, jeśli nikomu nie można ufać, te pieniądze mogą gdzieś polecieć, jakby nie wiadomo, czy ktoś się złapie, czy jakieś służby zaraz na ciebie napadną, jakby nic nie wiesz. Ale z tego, co mówisz, to jest trochę inaczej zorganizowane i rzeczywiście można, i są jakieś takie systemy zaufania, gdzie przelewasz komuś pieniądze i masz jakąś tam do zapewności, że to rzeczywiście dojdzie do skutku, ta transakcja. Ja nic nie kupowałem, nie mamy na to środków w grancie, żeby kupować, ale oczywiście no, widzimy, czy obserwujemy, jak to działa i też pytamy tych ludzi, czy rzeczywiście tak to działa. Mhm. No jeszcze nie mieliśmy przypadku, żeby ktoś powiedział, że miał jakieś problemy z transakcjami, chociaż oczywiście tam mówią, że mieli jakieś tam sytuacje, że tam coś nie doszło i tak dalej, ale wydaje mi się, że Cebulka ogólnie też jest ciekawym case'em, bo wspomniałem o tym, zacząłem o tym mówić, że ona istnieje bardzo długo. Też jest jakiś ciekawy case pod tym względem, że zwykle takie markety istnieją 2 lata średnio i one są zamykane przez służby. Na przykład teraz taki serwis Nemesis brytyjski, który też żeśmy zaczęli badać i wchodzimy tam pewnego dnia i this website was seized by the FBI i tak dalej. Więc i o kurczę, no i niestety nie ma danych. To tyle co danych, co tam żeśmy złapali, to mamy, ale już dalej nie możemy. I to jest oczywiste. Natomiast Cebulka istnieje tyle lat. Nikt się tym specjalnie nie interesuje. Nie wiem też, czy pamiętasz, był taki głośny nie wiem, to było chyba dwa lata temu. Był taki głośny sprawa wycieku danych. Niebezpiecznik o tym pisał i to było umieszczone na Cebulce. I wydawało się, że Ministerstwo Cyfryzacji wtedy, nie wiem, zareaguje. Nie, no to
tam to wisiało. Bo to oczywiście jest serwis, który tam nie tylko służy sprzedaży narkotyków, ale tam też można powiedzieć, są jakieś dane, spróbować znaleźć i tak dalej. Ale głównie narkotyki jednak, głównie substancje. Mhm. I to jest ciekawy case, bo wydaje mi się, że ten serwis jest bardzo taki wiarygodny, bo rzeczywiście, jeśli się spojrzy na badania darknetów, kryptomarketów w darknetach, w darknecie to na przykład użytkownicy raportują, że te substancje mogą nie dochodzić, że jest długi czas oczekiwania. Zadziwiające dla nas było to, że cebulka wydaje nam się działać perfekcyjnie i wendorzy niezwykle są wyczuleni na swoją reputację i bardzo dbają o to, żeby ją budować. Zapytaliśmy też, czy to jest jakieś bardzo powszechne zjawisko. Wydaje mi się też, ja tutaj wspomniałem o tym, że się zawiodłem trochę, że jest tego tak mało. Po pierwsze, że jest tylko ta cebulka, a po drugie, że jednak faktycznie tych wendorów nie jest tak dużo. Znaczy ich jest, tych ludzi, którzy tam są zarejestrowani, czy profili, jest dużo, bo tam jest około 60 tysięcy, już ponad, to bardzo szybko rośnie. Oczywiście my nie jesteśmy w stanie stwierdzić, ile z tych osób to są jakieś tam duplikaty tych profili, ile osób to są takie martwe dusze, które lurkerzy, którzy tam sobie tylko raz weszli i później tam już w ogóle nie wrócili. I pewnie boty jeszcze są. No nie wiem, czy tam są boty. Trudno mi to stwierdzić. Nie wiem, jaki to byłby tam cel specjalnie, żeby tam boty wchodziły, bo boty mi się niezwykle kojarzą tylko i wyłącznie z taką, nie wiem, polityką bardzo mocno. Ale nie za bardzo wiem, jaki tam byłby cel tych botów. Natomiast wydaje mi się, że tam ludzi jest sporo, którzy mogą kupować, albo robią to raz na jakiś czas, albo częściej rzadziej, albo raz sporadycznie, raz kupili, potem nie wrócili. Ale grupa ludzi, którzy sprzedaje wendorów, jest stosunkowo mała. I to widać po liczbach, takich po tych profilach, które są gdzieś tam wyżej w tej hierarchii. Ich jest tam, powiedzmy, nie wiem, 5-10%, nie wiem, do 6 tam, czy od 3 do 6 tysięcy, powiedzmy. I to też raportują sami użytkownicy, że oni widzą, że ta grupa tych sprzedawców, wendorów, no jest mniejsza, tak? Natomiast nas też bardzo interesują takie kulturowe aspekty, właśnie, czy też, żeby wyłapać te różnice. I te różnice, które widzimy, to jest właśnie taka niezawodność tego serwisu, bardzo dobra reputacja, coś, co moglibyśmy podać jako wyróżnik tego serwisu. No ale interesują nas też takie, sama ta społeczność, czy tych ludzi, jak oni siebie definiują, jak oni te swoje znaczenia nadają tej swojej działalności właśnie, jak oni w ogóle postrzegają tą działalność. I wspomniałeś, że właśnie wchodzę na serwis z przestępcami i że rozmawiam z przestępcami i tak dalej. No nie, no oni się zdecydowanie nie definiują jako przestępcy. Ja powiem szczerze, że jak, może to jest taki błąd badacza, że jak wchodzisz w jakieś środowisko, zaczynasz coś tam przeglądać, są te wywiady, rozmawiasz z tymi ludźmi, że zaczynasz do nich czuć taką naprawdę empatyzować z nimi. Ja też coś takiego czuję. Znaczy ja widzę to te stanowiska. To są ludzie, to jest bardzo ciekawe w ogóle, wydaje mi się, że to są ludzie, którzy mają takie troszeczkę rozdwojenie jaźni na zasadzie bardzo libertarii. Mówię teraz o takiej grupie tych osób aktywnych tam. Nie mówię o wszystkich użytkownikach. Tak jak wspomniałem, że są tacy, którzy po prostu są zainteresowani tylko, żeby sobie kupić raz na ruski rok i transakcja przebiega bezproblemowo i super. Później może tam wrócę, coś sobie jeszcze zamówię. Ale mówię o takiej grupie aktywnych członków, no to oni mają takie bardzo libertariańskie podejście. Można powiedzieć, że traktują ten serwis, to nie wydaje mi się, żeby to była jakaś z ich strony zasłona, bo powtarzać to wielokrotnie podczas wielu wywiadów, że mają zupełnie inne postrzeganie wolności, tak? Wolności tego, co, nie wiem, w jakimś systemie funkcjonują, nie uważają, żeby, nie wiem, państwo czy prawo miało prawo narzucać komuś jakieś obowiązki, że właściwie prawo jest szkodliwe. Może to być taka niesamowicie libertariańska postawa. To niespecjalnie kłóci z badaniami z innych krajów, bo były już takie badania. Ten pierwszy kryptomarket Silk Road, który był w Stanach w 2010 roku, on rozpoczął działalność, później został szybko zlikwidowany. Tam też badacze zauważyli taką libertariańską postawę. Ale to, co my zauważyliśmy, co się nie pojawiało w innych badaniach, być może tam też tak było jak u nas, ale my to wyraźnie widzimy, że mimo takiej libertariańskości i takiej antysystemowości, ona się nie tylko przejawia na poziomie substancji, na zasadzie chcemy
żeby była depenalizacja, żeby była nawet, nie wiem, legalizacja substancji. To też oczywiście. Każdy ma prawo brać co chce i nikomu nic do tego. Ale to jest w ogóle taka postawa życiowa, nam się wydaje. Bardzo libertariański w wielu aspektach życia postawa. I zauważyliśmy, że jednak kłóci się to niesamowicie z tym, jak ten serwis funkcjonuje. Bo tam jest niesamowicie sztywna hierarchia. Tam jest po prostu coś takiego, że nawet są... Znaczy my jako badacze też mamy z tym duży problem. Tam są poukrywane na przykład grupy, wątki. Masz dostęp do jakichś grup czy wątków powyżej iluś tam punktów sprzedaży. No więc my jako badacze, którzy mamy konta tam, nie mamy do tego dostępu. I nawet żeśmy troszeczkę tam z tymi administratorami negocjowali, chcieliśmy tam uzyskać pewien wstęp, nie udało się to. Znaczy dostaliśmy, powiedzmy, tam awans na konto wyżej, możemy sobie tam po tym serwisie się poruszać, ściągać, kopiować, nie będzie to potraktowane jako jakiś tam próba scrappingu, czy tam ściągania takiego masowego. Od razu mówiliście, że jesteście badaczami? Chcesz odpowiedź taką jak dla grantodawcy, czy taką jak naprawdę? Możesz mi dać obie. Mam nadzieję, że nikt z NCN-u tego nie słucha. Nie, na żartuję oczywiście, nie żartuję. To znaczy tak, to jest ciekawy w ogóle znowu wątek, bo kiedy zastanawialiśmy się, jak do tego podejść, pierwsza myśl była taka, żeby zrobić scrapping, czyli po prostu wykorzystać Pythona i całą stronę od razu ściągnąć. Natomiast no jednak to się kłóciło z tym podejściem etycznym, które żeśmy zadeklarowali. A po drugie, w pewnym momencie stało się to niemożliwe ze względu na... ja się śmieję trochę, że oni chyba na nas jakoś tam telepatycznie wyczuli, bo w momencie, kiedy żeśmy weszli na cebulkę i chcieliśmy już tak porządnie przystąpić do gromadzenia danych, to oni wprowadzili capture, czyli po prostu trzeba ciągle rozwiązywać ten quiz, który pokazuje, że nie jesteś tam właśnie jakąś maszyną. Mhm. No i to się stało bardzo trudne. Oczywiście są narzędzia, żeby to obejść, ale one są drogie. Jakieś AI-owe narzędzia, które mogą, powiedzmy, tą capture próbować rozwiązywać. Nie mamy takiego po prostu zasobów, żeby to robić. No ale po drugie też, tak jak mówię, my chcemy być bardzo etyczni, bo jednak dostaliśmy różnego typu etyczne zgody i w badaniach badania było pisane w taki sposób, no, że jednak ci badani muszą być poinformowani. W związku z tym, o ile żeśmy, powiedzmy, nie czuli się w obowiązku informować, że sobie chodzimy po tych stronach, zbieramy te dane, no to już kiedy przystąpiliśmy do jakiegoś, czy chcieliśmy nawiązać kontakt z tymi ludźmi, na przykład poprosić ich o rozmowę, no to jednak ja zdecydowałem, że trzeba do administratorów się odezwać. I to też była dosyć ciekawa sytuacja, bo z punktu widzenia takiej metodologii badawczej to było, wydaje mi się, totalna utrata kontroli nad przebiegiem tego procesu badawczego, bo jeden z administratorów tego serwisu stwierdził, że owszem, moglibyśmy w sumie porozmawiać z tymi ludźmi, znaczy już pomijam cały długotrwały proces weryfikacji, który on nam narzucił. Czy musieliśmy się tam bardzo mocno zweryfikować jako badacze, a nie współpracownicy jakichś służb i tak dalej. To też się działo, nie będę tego opisywał dokładnie, ale chodziło o to, że on właściwie... Zrobili to dokładnie według ciebie? Czy w moim odczuciu tak, bo oczywiście no, nikt nie jest w stanie sprawdzić, czy do mnie, nie wiem, policja nie przyszła w pewnym momencie i nie zapytała, co ja tam widzę i tak dalej. No to jakby tak było, to pewnie bym o tym nie mówił specjalnie, ale zrobili to dokładnie w takim sensie, że zweryfikowali nas jako badaczy, cały zespół, zastrzegając sobie, że chcą mieć wgląd we wszystkie publikacje, które powstaną i tak dalej. Natomiast oni też narzucili takie niesamowicie sztywne ramy przeprowadzania tych wywiadów. My dostaliśmy taki przykaz, że nasze konta zostaną zbanowane, jeśli nie będziemy postępować zgodnie z tymi przykazaniami, i to było na zasadzie, że wyznaczają nam ludzi, którzy będą chętni na wywiady. Czyli oni nam wyznaczali ludzi z tego serwisu. Czyli prawdopodobnie ten administrator pisał do tych ludzi i my dostawaliśmy dwa na przykład niki, dwa pseudonimy i musieliśmy się z nimi kontaktować. Z punktu widzenia metodologicznego to jest totalne nieporozumienie, bo jest to straszna strata, jest to utrata takiej kontroli. Znaczy my mamy ten niesamowity bias. No, jest to, nie wiemy, jak sobie on wytypował te osoby. Prawdopodobnie, czy myśmy go nawet się spytali, ją albo jego, nie wiemy tego. Czy to... chociaż patrząc na to, jak na badania, to prawdopodobnie jest to mężczyzna, bo tam
bardzo duży odsetek to mężczyźni z tą kandują, tak? I tam są w ogóle. No, ale nie wiemy, czy on, czy ona. Więc on albo ona zapytana o tym, na jakiej podstawie dokonujesz tej selekcji, no stwierdził, że to są po prostu najbardziej aktywni użytkownicy, najwięcej wiedzą, najwięcej informacji mają. Ale jakich informacji? O czym? No w ogóle, tak życiowo. I o serwisie też. W związku z tym my trochę straciliśmy taką kontrolę nad tym procesem, no ale zrobiliśmy tych wywiadów na tyle dużo. Dużo ich zrobiliście? Tak. W tym momencie mamy około 30. Mhm. Więc no jakby na ten, jakby weź też pod uwagę, że ten proces jest bardzo długi. Czyli jeśli dodatkowo my musimy te wiadomości szyfrować. Te wiadomości się odbywają zwykle, zaraz jeszcze opowiem, bo mamy też kilka wywiadów takich tradycyjnych, gdzie próbowaliśmy jakoś przeciwdziałać temu biasowi, ale jeśli mówimy o samej cebulce, to tych wywiadów odbywały się one zwykle metodą szyfrowanych komunikatora. Czyli pisaliście sobie. Pisaliśmy i to przez ten system cebulkowy, on jest szyfrowane są te wiadomości, tam trzeba się jakimś tam oprogramowaniem PGP posłużyć, więc ten proces przez to szyfrowanie i w ogóle przez to, że on wyznaczał dwie osoby, strasznie był długi. Więc ja i tak uważam, że to jest sukces, że tyle osób udało nam się je dosyć dokładnie przepytać, bo jeszcze oczywiście sytuacje, kiedy oni nie odpowiadają, albo jeden pisze po 2 miesiącach, że był na wakacjach, wiadomo. W związku z tym uważam, że to i tak jest nieźle, więc wydaje mi się, że mamy taki dosyć mocny wgląd w to, jak ta społeczność funkcjonuje. I tam właśnie jest, niezwykle jest ten libertarianizm. Oczywiście nie tylko jeśli chodzi o substancje, ale w ogóle taki światopogląd. No ale zobacz, to, że ten administrator wyznaczał takie osoby, pokazuje też niesamowitą rolę administracji. Znaczy, miał tego ten administrator, mimo deklarowania takiej bardzo libertariańskiej, wolnościowej postawy, w pewnym momencie poprosił nas o wgląd w odpowiedzi do innych osób. Gdzie my żeśmy, no niestety, musieli mu to wyjaśnić, że to nie jest niemożliwe. Więc to jest totalna kontrola. Tam jest niesamowicie hierarchiczny ten serwis. Grupy ukryte, jakieś banowania, które tam są ciągle, trochę nie wiadomo na jakiej podstawie. Niektórzy użytkownicy też nam to raportowali. I my żeśmy też, będąc świadomymi tego bajasu, postanowili trochę jednak poszukać ludzi poza cebulką, którzy są na cebulce. I udało nam się takie osoby też znaleźć. Nie mamy ich dużo, bo dość takie osoby było trudne. Jak do nich dotarliście? Po prostu ja mam to szczęście, że mam w zespole młode osoby. I gdzieś tam na jakichś imprezach, festiwalach, od słowa do słowa, ktoś kogoś zna, to tak to wygląda. Czyli po znajomościach udało się dojść? Po znajomościach, no ale jak inaczej się rekrutuje w respondentów w badaniach? No po prostu w taki sposób. Szczególnie jeśli mamy taki temat, no to musieliśmy trochę wykorzystać ten taki snowball sampling, czyli poleć nam kogoś, kto jeszcze też zna, że jest na cebulce, z kim moglibyśmy porozmawiać. No i te osoby spoza cebulki, spoza tego, co zostało wam wyznaczone. Tak, tego zostało wyznaczone. To już są mega mocno inne. Znaczy one są inne po prostu. Są bardzo transakcyjne. Ja tam wchodzę właśnie od czasu do czasu. Coś tam sobie kupię, zwykle większej ilości. Ale ja w ogóle się nie angażuję w to życie. Widzę, że tam jest jakaś hierarchia, ale w ogóle mnie to nie interesuje. Albo właśnie się zniechęciłem, albo zniechęciłam, bo są jakieś te grupy, a ja, jak oni tam piszą, że oni są tacy wolnościowcy, to dlaczego tam są te grupy? I to jest zupełnie jakby też tak... Czyli tak, nawet użytkownicy to raportowali. Tak, nawet ci właśnie nie z tego ścisłego grona, że tak powiem. Takiego ścisłego grona, tej takiej czołówki tam wysoko ocenianych vendorów, to tak. Natomiast tam oczywiście jest niesamowita też taka zupełnie inna kultura patrzenia na substancje niż taka mainstreamowa. Bo Tam jak w takiej soczewce widać nie tylko to, że można mieć takie podejście, że to trzeba zdepenalizować albo trzeba to zalegalizować, ale jest też taka większa świadomość, mi się wydaje. Rzeczywiście ci użytkownicy i nawet ci spoza cebulki, ci tacy właśnie transakcyjni, faktycznie zauważyliśmy to, że nazwaliśmy ich nawet wręcz, że to jest taka elita
userów, tak? Bo oni jednak mają większą świadomość, naszym zdaniem, niż tacy... Co masz na myśli, mówiąc, mają większą świadomość? Jakby czego świadomość? Co biorą? Mhm. Jak należy to brać? Że chcą mieć lepszą substancję, lepszej jakości, lepszej czystości, że mogą takie mieć właśnie dzięki temu serwisowi. Oczywiście taki proces zakupu substancji w darknecie jest długotrwały. Znaczy, to nie jest takie zażywanie substancji, że nagle cię znajdzie ochota i idziesz na imprezę i chcesz sobie coś tam kupić. To jest niemożliwe z oczywistych względów, bo to jest cały proces. Więc to jest właśnie też pod tym względem bardziej świadome. I sami użytkownicy to mówią. Zresztą oni są przez nas pytani, jak oceniasz swoją wiedzę, swoją świadomość na temat substancji. Oni cenią bardzo wysoko. Oczywiście to jest bardzo subiektywne, ale jeśli się... To trochę tak, jak zapytasz ludzi, jakimi są kierowcami samochodu. To prawda. Wszyscy są doskonałymi, ale... Lepszymi niż innymi. My próbujemy to jakoś dopytać o to, tak? Czyli na przykład pytamy, no dobra, ale jeśli tak uważasz, to skąd czerpiesz wiedzę? I mieliśmy respondenta, dosłownie wczoraj czytałem transkrypcję wywiadu, bo to jest świeża sprawa. Sam stwierdził, że on ma takie nastawienie evidence-based, czyli on sobie zanim coś zażyje, lubi poczytać na ten temat artykuły naukowe z pisma Nature, Lancet i jakieś tam jeszcze powymieniał. Proszę bardzo. Tak jest, więc właśnie i to było nawet ten cytat sobie tam podkreślałem 4 razy zakreśliłem, żeby to nie umknęło. Nazwaliśmy ich, że to jest elita użytkowników, userów, właśnie pod względem takiej świadomości. Wiedzą, że tam można więcej kupić, tam są lepsze substancje, tam są też tańsze substancje, bo taki dealer uliczny to często jest oczywiście droższa substancja, bo tam jest więcej pośredników. I to też zależy, gdzie się kupuje, tak? Ile tych dealerów jest wokoło, jaka jest konkurencja, wiadomo. Natomiast wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawa grupa właśnie ze względu na taką niesamowity wgląd w to. Bardzo też jest, nie chcę powiedzieć, że to jest też jednolita grupa pod tym względem, bo mieliśmy na przykład vendora, który zachwycił nas swoją postawą, on albo ona. Cały czas mówię jako, że mężczyźni, ale... Ale o tym, jak oni piszą, że jakie końcówki wyrazów dają. Ciekawa sprawa, zaskoczyłbym cię. Oni też są niezwykle świadomi, jeśli chodzi o to, żeby się maskować. I nie wiem, czy znasz, wiesz, jak ten Yoda mówi w Star Warsach. Mhm. No to często na przykład jest ten tak zwany język Jody, czyli piszą, przekręcają specjalnie styl. Trochę szyfrem piszą. Szyfrem. No tak jakby trochę szyfrem, tak? Nie wszyscy oczywiście, ale to też często widać. Ci bardziej świadomi pewnie. Pewnie tak, no ale ci, którzy tam osiągają jakieś obroty, to myślę, że oni są bardzo świadomi. I ten należał do takich. On stwierdził, że on też nie sprzedaje wszystkich substancji. Jest szansa, żebyś udostępnił chociaż jedno zdanie takiego szyfru. Ja bym chciał zobaczyć, jak to wygląda. Możemy wkleić gdzieś w podcast albo chociaż w opis podcastu. Tak, żeby nie żeby uzyskać jakieś informacje, tylko żeby zobaczyć, w jaki sposób wygląda ten szyfr. To jest bardzo ciekawe dla mnie. No to tak jak Yoda mówił. Na przykład ja bym teraz powiedział, że on był bardzo świadomy. Świadomy on był bardzo. Wiesz, na zasadzie świadomy on był bardzo. Czyli no zmieniasz już ten sposób pisania swój. Trochę trudniej jest to rozpoznać. Znaczy oni w ogóle, rozmawialiśmy z tym administratorem, dlaczego tak się dzieje. No on mówi też, że kwestia stylometrii, rozpoznawania, że to też jest ważne. Wiesz, wydaje mi się, że to, nie wiem, może to jest dmuchanie na zimne, może nie. Znaczy faktem, że oni mają bardzo dużą świadomość bezpieczeństwa, dbania o to bezpieczeństwo. To jest widoczne. Więc jest to znowu ta elita pod tym względem. Mają też chociażby świadomość pod tym względem, że nie używają bitcoinów, tak? które są pseudoanonimowe. Oczywiście bardzo trudno jest powiązać publiczny klucz bitcoinowy z daną osobą, ale jest to możliwe. Więc jeśli masz wgląd w blockchaina bitcoina, no to widzisz, jak ten publiczny klucz, jakie transakcje z kim robił. Więc jeśli powiedzmy policja czy inna służba jakaś namierza klienta, no to widzi ten publiczny klucz, no to jest w stanie, powiedzmy, dojść, z kim on tę transakcję robił, jaki czas tej transakcji. To czym płacą w takim razie? No inną kryptowalutą, Monero, czyli taką tą bezpieczniejszą. Monero jest bezpieczniejsze, bo ten klucz publiczny jest podczas transakcji zmieniany na losowy i nie ma, zawsze jest inny. Czyli jest to dużo bezpieczniejsze. Tam są jeszcze inne kwestie techniczne, których ja niespecjalnie, szczerze mówiąc, znam i nie chcę o tym mówić, ale to chodzi o też o taką... w ogóle szyfrowanie tego blockchaina i bodajże są też opóźnienia w wysyłaniu pakietów, czyli normalnie w Bitcoinie, jeśli coś kupujesz bitcoinami, no to w blockchainie jest zapisany czas, a w Monero jest ten czas opóźniony. Nie jesteś w stanie tak dokładnie zweryfikować czasu tych transakcji.
są różnego typu tam kwestie techniczne. Dobrze to widać właśnie, jeśli chodzi o te kwestie techniczne, to jest bezpieczniejsze. No i właśnie. I my sobie rozmawiamy sobie z tym, wydaje nam się mega świadomym użytkownikiem, który stosuje ten język właśnie Jody, który mówi nam, że on nie sprzedaje, albo ona nie sprzedaje właśnie wszystkich substancji, ponieważ właściwie to on tylko grzyby psylocybinowe albo LSD, jakieś właśnie psychodeliki, bo te, albo ketamina, bo te pozwalają leczyć depresję. I on na przykład ma taką misję, żeby leczyć depresję u ludzi. Na przykład lekooporną depresję. No i my sobie tak z nią, kurczę, no fajne, no taka idea, już nie wnikając w to, czy to jest jakby takie medical sound, czy to jest po prostu, trzeba by tu skonsultować z lekarzem, prawda, z jakimś psychiatrą, czy to rzeczywiście tak jest. Natomiast myślimy sobie, no jakby wiedzę, czy świadomość, czy takie podejście jest niesamowicie ciekawe. I za chwilę on mówi, bo w sumie to ja to robię po to, żeby tą depresję leczyć u ludzi, bo nie wiem, czy słyszeliście, ale w latach 70. CIA prowadziło na eksperymenty na ludziach kontroli umysłu. I wtedy jest takie, o kurde, już wchodzi w takie, wiesz, teorie spiskowe i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest niesamowicie ciekawe, jak to jest też frejmowane, jaka jest rama tych działań. Każdy oczywiście z tych userów ma swoje jakieś ramy, ale jakbym miał to jakoś uogólnić, no to jest to po prostu naprawdę taka grupa ludzi świadomych. No, oni też często podkreślają, nie jesteśmy w stanie oczywiście tego sprawdzić jakkolwiek, jeśli chodzi o cechy, nie wiem, społeczno-demograficzne, tak, bo nie wiem, wykształcenie jakie mają i tak dalej, czy to są, nie wiem, wyższe, niższe, średnie klasy, z jakie zarobek i tak dalej. No, ale też oni sami raportują, że wydaje im się, że to są też tam biznesmeni, właśnie, nie wiem, naukowcy, i tak dalej. Więc być może tak jest. Jak zaczynaliście te wywiady, jakie mieliście założenie? Czego chcieliście się dowiedzieć od tych ludzi? Z jakiego założenia wychodziliście? Założenie było takie, żeby się trochę dowiedzieć o specyfice takiej właśnie kulturowej, żeby się trochę dowiedzieć, czy to jest funkcjonuje coś na zasadzie społeczności, na ile to jest bezpieczne. My mieliśmy też takie bardzo mocne postanowienie, żeby to połączyć. To się udało. Nie chcę, o tym nie powiedziałem zbyt wiele, ale jest też taki drugi komponent tych badań, mocno ilościowy, oparty na analizie języka, NLP, trochę tam analiza sentymentu, różnego typu właśnie analizy, które miałyby pokazać ten materiał, te dane, taki bardzo no to chyba taki większym powiedzmy większe dane, po prostu jakieś big data. Więc my mieliśmy trochę takie założenie, że to będzie wsparte, że wywiady będą wsparciem dla tego. Ale te wywiady się stały na tyle ciekawe, że jako kierownik tych badań zdecydowałem, że kurczę, no my musimy jednak trochę tam większy nacisk położyć na różne kwestie i tak się stało. I teraz już wiem, że z tych wywiadów będzie niesamowicie ciekawy materiał, żeby to też pokazać i żeby to też właśnie porównywać z marketami zagranicznymi. No chociażby pod względem tych kwestii, o których ci wspomniałem. Zresztą często jest tak, że użytkownicy się różnią, jeśli chodzi o odpowiedzi, bo też zobacz, że specyfika jest, często to są wywiady, jeśli mamy wywiady na żywo, to zwykle są niesamowicie rozgadani, ale jeśli są wywiady rzeczywiście przez system cebulkowy, no to niektórzy użytkownicy potrafili ci napisać na jakieś pytanie, nie wiem, dwie linijki, a niektórzy potrafili napisać dwie strony. I to też jest bardzo różny materiał i staramy się z tego materiału dużo, dużo wyciągnąć, też oczywiście ich jakoś dopytując, no ale to wszystko trwa. Czyli mówisz, że mieliście jakieś założenia wyjściowe i później stwierdziliście, że trzeba dużo mocniej iść w te wywiady. Co było takim czynnikiem, gdzie zauważyliście, że okej, tu jest jakiś więcej materiału, tutaj trzeba pokopać trochę więcej? Co was tak zainteresowało? Myślę, że to te kwestie właśnie, o których mówię, czyli wymiany wiedzy o tych substancjach. I tutaj ja też zdecydowałem, że troszeczkę wyjdziemy poza Darknet, bo nawet już, bo to na cebulce ta wymiana wiedzy, ona jest, natomiast mam wrażenie, że ona jest między vendorami a klientami w zasadzie ona się odbywa w prywatnych wiadomościach. Czyli właśnie tak jak ten, który leczy depresję, który twierdzi, że leczy depresję, no to on mówi, że on ma po prostu kontakt z 1000 klientów regularny i oni na przykład mu dziękują albo się doradzają, jak dawkować, ile brać, żeby były jak najlepsze efekty. Później tam, nie wiem, na święta życzą wszystkiego dobrego. Legitne źródło informacji.
Tak jest. Które facet, czy ona, czy kobieta, nie wiem, który w latach 70. tam twierdzi, że CIA kontroluje umysł. Ja nieraz o tym słyszałem. Pewnie słyszał o tym u Rogana, bo u Rogana nieraz o tym opowiadali. Łącznie z jakimiś słownymi ludźmi, którzy też... Ja nie wiem, czy tak było. A ja wiem. Nie wiem. Może u Rogana twierdzili, że tak było. No właśnie, więc... I ten gość ewidentnie ma też jakieś insiderskie informacje o tych... Być może. Nawet nam przesyłał dokumenty. Szczerze przyznam, zabrakło mi czasu, żeby się zapoznać z tymi dokumentami. Natomiast myśmy trochę właśnie wyszli, bo na cebulce jest też wymiana informacji o substancjach, ale to jest raczej taka też transakcyjna, typu no jakiś tam bad trip miałem po tej substancji, raportuję to. Są też działy, gdzie się wymieniają artykułami, dyskutują o substancjach, ale znacznie więcej jest tego na serwisie, który na pewno jest ci znany, Happy Real. To jest największe polskie forum dyskusji o substancjach. Tam jest setki tysięcy osób. To forum istnieje bardzo długo, już 2006 roku. I ja troszkę zdecydowałem, że wyjdziemy poza Darknet i wyjdziemy w Clearnet, czyli właśnie do Hyperreala. I w Hyperrealu jest masa tego, jeśli chodzi o wiedzę, o harm reduction, o dyskusji o bad tripach, o tym, jak substancje oddziałują, z czym je należy brać, jakie są dobre mieszanki, jakie są złe mieszanki i tak dalej, i tak dalej. I tutaj też mamy jakieś wywiady z Hyper z użytkownikami, ale poszedłem tutaj w stronę oceny tego materiału przez specjalistów, lekarzy, psychiatrów, nawet ratowników medycznych, po prostu ludzi, którzy się na tym znają. I tutaj jeszcze nie mogę ci za dużo zaraportować, bo jesteśmy w trakcie tego. Ale to ja ci mogę też powiedzieć, bo ja mam u siebie różnych naukowców, z którymi o tym rozmawiam i oni zawsze mówią, słuchaj, żebym ja ci mógł odpowiedzieć na jakiekolwiek pytanie, to ja muszę wiedzieć, jaką substancję ty zażywasz. A ja nie mam zielonego pojęcia, co ty tam kupiłeś. I co ci oni powiedzieli, że kupili, a to rzeczywiście dostałeś i co konkretnie było w tej i w jakiej ilości i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc już mogę ci powiedzieć, że nie dostanie żadnej odpowiedzi. To jest ciekawe, bo... No tak, to prawda, ale chociaż wiesz, bo chociaż z tych deklaracji, w sensie, bo użytkownik, który czyta takie informacje na forum, no to on będzie patrzył na to, co tam jest napisane, no nie będzie wnikał, kto co wziął i jakie tam miał oddziaływanie. Więc jeśli chociaż ta informacja jest, to my to chcemy ocenić na zasadzie, czy to jest legitna informacja, czy nie. Czy to rzeczywiście jest tak, że ta substancja może być brana z inną, albo nie może być brana i chcemy to ocenić. My mamy takie dosyć ciekawe analizy porobione ilościowe, pokazujące właśnie, jak się substancje w różnych kontekstach medycznych, są dyskutowane. Tam nie ma zaskoczeń. Na przykład, jeśli chodzi o redukcję bólu, to fentanyl wyszedł, także najczęściej dyskusje o fentanylu, a jeśli chodzi, nie wiem, o oddziaływanie tam na układ krwionośny, to amfetamina, nie ma tu żadnych zaskoczeń. I my sobie tam, powiedzmy, analizujemy te substancje właśnie pod względem tych różnych tematów medycznych. Natomiast też ci zaskoczę, że jeśli wracając do cebulki, to tam użytkownicy często, jest też zresztą taki program tam wdrażany w cebulce, certyfikowany sprzedawca, który jest wdrażany przez tą administrację. No to jest dosyć ciekawe, śmieszne, bo ale właśnie ten program chyba się zawiesił jakoś. Oni to jakoś zaczęli wdrażać. Jest to niesamowity. Jeden z moich współpracowników, kiedy o tym mówiłem, z Wielkiej Brytanii, wspomniał, kurczę, ale nie wiem, czy wiesz, że to może być, i się z tym zgadzam. Czy to nie jest tak, że oni tam mają jakąś umowę, wiesz, że tam jest jakiś certyfikowany sprzedawca, jeden ma tam certyfikowany sprzedawca, label. Czy nie jest jakiś deal między tym, nie wiem, administratorem, a tym sprzedawcą? I to jest ciekawy motyw. Oczywiście nie jesteśmy tego w stanie w żaden sposób sprawdzić. Przynajmniej na papierze funkcjonuje to tak, że oni tam testują te substancje. I jeśli tam są, one przejdą ten test, że tam ten wyrywkowo zakupiony został towar, został on przetestowany w jakimś laboratorium, i faktycznie była to ta substancja. Nie ma ściemy. No to tam dostaje ten certyfikowany. A niektórzy są na tyle ogarnięci, że sami to sprawdzają. Nie jest ich duża. To jest też mała grupa osób. To znowu jest ta świadomość. To znowu jest to, że jak różni są użytkownicy. I mógłbym znowu powiedzieć, że jeśli miałbym porównać handel uliczny, taki jak kupujesz u dealera, a taki właśnie internetowy, no to jednak więcej będzie tych użytkowników świadomych. My to widzimy po wywiadach. Żadnych oczywiście procentów, nic nie jestem ci w stanie powiedzieć, ale z tymi ludźmi, z którymi mamy kontakt, no to oni zdecydowanie mają większą wiedzę i no od czasu do czasu coś tam sobie próbują jakoś domowymi sposobami chociażby testować. Mówisz o tym certyfikowanym sprzedawcy, a wcześniej wspominałeś o tym, że oni tam bardzo dbają o swoją reputację, budowanie zaufania. Jak, na kim zasadzie to działa? Jak tam można budować reputację i zaufanie?
Buduje się reputację, zaufanie bezproblemowymi transakcjami. Jest tam oczywiście. No tak, ale teraz załóżmy, ja wchodzę, płacę komuś, dostaję produkt za to i skąd ci ludzie wiedzą, że to była bezproblemowa transakcja? Jako konsument masz prawo, tak jak na Allegro, zostawić komentarz, ocenić. I jesteś do tego zachęcany systemem bonusów, promocji, darmowych próbek. Czyli tam masz normalnie, ten sprzedawca ma 5 gwiazdek. Tak jest. I masz jeszcze opinię klientów? Tak jest, oczywiście. Nie jest to obowiązkowe, natomiast jest to zalecane. To też jest ciekawe, że ci nasi tam poza cebulkowi, czyli zrekrutowani tradycyjnie, oni mówili, że tak są w sumie, to mi się tam nie chce za dużo oceniać. Czasami coś zostawią, ale ogólnie to raczej jak wszystko przebiegło bezproblemowo, to tak jak robisz normalnie zakupy na Allegro, to ci się nie chce po prostu. Dopiero raportujesz, jak jest coś źle. I tam faktycznie zrobiliśmy sobie też taką analizę sentymentu dużej próbki takich komentarzy. Wyszło, że przeważająca liczba tych komentarzy ma negatywny sentyment, czyli to jest zła ocena. Czy to by się potwierdzało? Powiedzmy, że by się potwierdziło, bo tak mniej więcej, no nie wiem, nie pamiętam dokładnych liczb, ale 60 na 40. 60% takich negatywnych, gorszych, 40 lepszych. Więc jeśli jest vendor, który ma większą liczbę pozytywnych, no to oczywiście jest to bardziej zaufany vendor. To jest jedna rzecz. Co ciekawe, myśmy też myśleli, że duże znaczenie ma jakaś taka oprawa wizualna, bo oczywiście to jest niesamowite, że jak tam jest. To też jest właśnie ciekawe, jakby wejść tak troszeczkę głębiej, dlaczego na przykład jeden vendor ma charakteryzację właśnie Star Warsową. Mówiliśmy o Star Warsach, a ma taką Star Warsową. Na przykład przy każdym substancji fotografii jest jakaś klocki Lego, Star Warsowe klocki Lego. Vader, jakiś tam sobie, jaka identyfikacja. Buduje swój brand. Buduje swój brand, mówiąc wprost. I nam się wydawało, że to jest niezwykle ważne. Znaczy okazało, że ci użytkownicy mówią, nie, to w ogóle nie zwracamy na to uwagi. Najważniejsza jest czystość substancji i jakość. Czyli jeśli kupiłem, było to fajne, dobre, czułem to, to jest to dobry vendor, godny zaufania, wystawię może komentarz. Czyli system komentarzy, jakość, to zaufanie budowane jest też, wydawało nam się, że jest ono budowane tym, jak długo dany vendor jest na cebulce, ale zrobiliśmy taką korelację, powiedzmy, no nie jesteśmy w stanie, jest korelacja, że, znaczy nie ma tej korelacji między długością czasu vendora, który tam handluje, a jego punktami, które ma i nie ma tej korelacji. Wydawało nam się, że to jest istotne, nie ma. Oczywiście to nie, korelacja nie oznacza przyczynowości, mogą tam być jakieś inne czynniki, ale przynajmniej korelacja jest, że to nie ma korelacji, że to jakby nie ma znaczenia, tak? Z poziomu korelacji wyszło, że jej nie ma i tyle. Czyli powiedziałbym, że to są te główne czynniki, to jest właśnie system ocen i takie poczucie konsumentów, że rzeczywiście dostają to, co mają, tak? To, co chcą dostać. Fascynujące środowisko do badania, co? Jest niesamowicie, można o tym dużo mówić, naprawdę. I jeszcze może się wydaje, że my też dużo zrobili tak z tego, co mówię, ale ja jestem w połowie tych badań i mamy jeszcze, powiedzmy, dużo czasu, żeby to jeszcze pogłębić i to też jest niesamowite. My teraz wkraczamy w social media. To też jest ciekawy obszar, bo tak jak ci wspomniałem na... Może jeszcze zanim wejdziemy na social media, to chcę cię dopytać o przede wszystkim o jakiego rodzaju substancjach mówimy, czy jest jakaś taka dominująca i druga rzecz to ten clearnet i fentanyl, bo to też jest mocny temat, który się w Polsce zaczyna pojawiać dopiero. Jasne. Dominującą substancją jest marihuana. Zdecydowanie. To widać. Chociaż jak jesteś sprofilowany na jakąś inną substancję, na przykład na MDMA albo na ketaminę czy cokolwiek innego, no to będziesz miał vendora takiego, którego będziesz miał, nie wiem, w ulubionych i nie rozszerzysz tych innych substancji, ale tam zdecydowanie najwięcej jest rzeczywiście marihuany, wiele odmian, duży wybór. A propos jeszcze tego zaufania, przypomniało mi się, że naprawdę oni są, ci vendorzy są postrzegani przez klientów jako poważne firmy, bo no właśnie, co ma znaczenie zdaniem klientów, sposób pisania? Wspomniałem ci o tym dbałości o bezpieczeństwo, czyli na przykład jak piszą tą jodą, to bardziej... Jak piszą jodą, to o, tutaj dba o bezpieczeństwo. Albo na przykład nawet ci, jeśli nie piszą, bo oczywiście są tacy, którzy nie piszą, ale to jakiego języka używają, czy piszą z błędami, czy nie. To jest takie, jak piszą z błędami, to są mniej profesjonalni. To są mniej profesjonalni. Jak piszą bezbłędnie, lepszy, godny zaufania.
Na przykład... Jak mają dokumenty o badaniach w latach 70., to już w ogóle topka. Być może tak. Tak, dokumenty przywieźli ze Stanów. Być może tak. Nam się jeszcze właśnie wydawało, że ten język vendorów, chyba żeby on był lepszy, znaczy lepiej z perspektywy vendora, jak on będzie dostosowany do klienta, czyli będzie bardziej młodzieżowy, no bo myśmy tak sobie strasznie, wiesz... stereotypowo patrzyli, że pewnie tam są młodzi i trzeba taki, nie wiem, młodzieżowy język. A się okazało, że tam ten język im bardziej jest profesjonalny, taki właśnie, często klienci taki język młodzieżowy utożsamiają z taką dziecinadą właśnie. Więc im bardziej jest profesjonalny, tym jest lepiej postrzegany. Więc takie drobnostki też mogą mieć znaczenie. Pytaliście ich o wiek, albo coś cokolwiek o tym mówili, w jakim wieku są ci ludzie? Pytaliśmy tylko tych, którzy... byli rekrutowani poza serwisem i to byli ludzie około między 20 a 30 rokiem życia. To ten wiek. Nie mogliśmy zapytać tych z serwisu, ponieważ administracja nam tego zabroniła. Mieliśmy jakiekolwiek dane, myśmy nawet próbowali negocjować, że to są dane, które będą oczywiście bezpieczne, szyfrowane, przechowujemy to na specjalnym dysku. Jeśli w chmurze, to co jest to szyfrowana chmura, w żadnych Google to nie leci. Więc, ale mimo to, i wiesz, że to jakby nie ma sposobu, żeby skojarzyć te dane z danym użytkownikiem, ale mimo to nie było tej zgody, więc nie mogliśmy pytać o tego typu... A o ilości sprzedawanych narkotyków mogliście pytać? Mogliśmy pytać bardzo różnie. Niektórzy raportowali, że kupują tak rocznie za 4000, powiedzmy, od 1000 do 4000. A tych sprzedawców pytaliście, ile oni sprzedają? Nie, ile zarabiają? Ile sprzedają? Ile sprzedają też. Tutaj była... niektórzy nie odpadali, mówiąc wprost, albo niektórzy odpadali na zasadzie, że mam tylu i tylu klientów, którym sprzedaję regularnie. To były zwykle takie zdawkowe odpowiedzi, a my też nie chcieliśmy tego specjalnie pogłębiać. Nas to też specjalnie, mówiąc szczerze, nie interesowało, ponieważ my wiemy, że tam jest dosyć duży przepływ pieniędzy, ponieważ są te badania, raporty MCDA, które pokazują, że przez te darknety się poważne sumy przewijają, więc no, nie interesowało nas też tak to z perspektywy grantu. Plus trochę szczerze. Byście psuli sobie zaufanie, co? Gdybyście plus tak, chyba tak. Myśmy sobie nawet popsuli zaufanie w pewnym momencie. Dostaliśmy taki sygnał, że tam, bo tam było pytanie o jakie zabezpieczenia stosujesz i czy tam na przykład obok tego Tora i VPN-u używasz coś jeszcze, nie wiem, jakiś na przykład wirtualnego systemu albo wirtualnej maszyny, czy tam systemu Tailsa z USB, który możesz sobie zainstalować. I dostaliśmy od administratora ostrzeżenie, że to pytanie jest naruszające politykę bezpieczeństwa i że należy je wykreślić z dalszych wywiadów. Także tutaj... A jeśli mówimy o szacunkach, bo powiedziałeś, że nie możecie tego określić konkretnie, więc robicie tylko szacunki. W jaki sposób robi się szacunki tego, jaki tam jest przepływ tych ilości tych narkotyków albo ilości pieniędzy? Zwykle właśnie po prostu się analizuje transakcje, które są na serwisie, patrzy się na ceny i na komentarze. To też są oczywiście bardzo szacunkowe kwoty. To jest bardzo trudne, tak? Plus oczywiście... służby mają swoje sposoby analizowania tego, bo przecież tak jak wspomniałem o tym, że markety, te, które są anglojęzyczne, są zamykane bardzo, bardzo często. To jest tak jak wspomniałem, średnio 2 lata, kiedy jest zamknięcie marketu. No to oczywiście służby mają swoje sposoby, żeby to inwigilować. Jeśli... Znaczy, to cała polityka OPSEC, czyli tak ten właśnie Operation Security, która jest taką podstawą handlu w darknecie, jeśli jest dana administracja, czy gdzieś to jest na jakichś serwerach administratora, to ten OPSEC jest niezwykle ważny, bo jeśli policja rekwiruje te serwery, no to jest niezwykle ważne, żeby to, co jest na tych serwerach, nie pozwalało zidentyfikować vendorów. I tak zwykle jest. To jest bardzo rzadka sytuacja, że ci vendorzy są zidentyfikowani. Natomiast właśnie ta identyfikacja serwerów też pozwala w jakiś sposób oszacować to, natomiast to są szacunki. Nie znam szczegółów, w jaki sposób to się dzieje, to od razu powiem. Raczej moja wiedza zatrzymuje się na tej zasadzie, że czytam te raporty, widzę te kwoty, widzę, że to jest jakiś szacunek i tyle, tak? Znaczy nas to też specjalnie nie interesowało, tak jak cię wspomniałem, ja nie jestem też, criminal studies, tak? Kryminalistyka, tutaj te obszary się tym zajmują. Mnie to bardzo niezwykle fascynuje ten społeczno-kulturowy wymiar tego handlu. Cześć, słucha nas wielu interesujących ludzi.
takich jak ty. Jeżeli przeszło ci przez myśl, że fajnie byłoby zainteresować ich twoją usługą lub produktem, powinniśmy porozmawiać. Co istotne, reklamujemy tylko sprawdzone firmy i porządne produkty. Jeżeli jesteś rzetelną marką, napisz na partner@pgpodcast.pl i zastanówmy się wspólnie nad partnerstwem. Nasz adres e-mail znajdziesz też w opisie tego odcinka. Dobra, wracamy do rozmowy. A rozmawialiście z nimi o tym, bo wspomniałeś mi o tym, że tą cebulką się nie za bardzo interesują służby. Z jakiegoś powodu ona tak długo istnieje i rozmawiałeś z tymi ludźmi właśnie o służbach? Czy zdarzają się jakieś próby? To jest niezwykle ciekawy temat również. My próbowaliśmy od nich coś, jakieś informacje na temat zdobyć, bo oni zawsze mówią, że prowokacje są. Czyli, że jest masa prowokatorów. Kiedy są zapytani o, dobrze, ale podaj jakiś przykład. No, nie pamiętam. Albo coś tam było, że ktoś napisał jakiś wpis. I to są niezwykle takie zdawkowe, wymieniające odpowiedzi. Co nam każe podejrzewać, że może to funkcjonować w zasadzie jakiejś miejskiej legendy w tym środowisku, że jest policja, która tam inwigiluje, albo z drugiej strony naprawdę nie chcą. Znaczy, jeśli odpowiedź jest wymijająca, to zasłaniają się operational security, bezpieczeństwem operacyjnym. Czyli jeśli ja powiem, jak ta prowokacja wyglądała, no to ja ujawnię, że wiem, jak wyglądają prowokacje służb. I nie chcę o tym mówić. Na dwoje babka wróżyła. Wydaje mi się, nie chcę powiedzieć, która wersja jest bliższa prawdy. Nie chcę tego rozstrzygać. W moim odczuciu są dwie takie opcje możliwe. A wy rozmawialiście ze służbami na ten temat? Nie mogę ci o tym powiedzieć. Operational security. Tak jest. Dobra, to przejdźmy do ClearNetu i social mediów, bo chciałeś przejść do tego tematu i cię trochę cofnąłem, żeby dokończyć jeszcze kilka wątków. Czyli jak to wygląda, jeśli chodzi o sprzedaż bądź próby sprzedaży właśnie w takim internecie, gdzie ci ludzie mogą być normalnie namierzeni? To jest tak, że to jest popularniejszy sposób, niewątpliwie, w handlu w Polsce narkotykami w sieci. To jest oczywiste. Nie wiem, czy sobie zdajesz sprawę, ale nastąpiła dosyć duża, drastyczna zmiana w Polsce w ostatnim czasie. Przejście z serwisów takich jak Instagram na serwisy takie jak Telegram, czyli komunikatory takie jak Telegram, Signal i tak dalej. Tylko problem jest taki, że rzeczywiście... Znaczy, to jest popularniejsze z tego powodu, że w darknetach musisz mieć, jesteś tym kompetentnym userem, czyli właśnie no, masz ten czas, kupujesz od czasu do czasu, wiesz, że to przyjdzie za jakiś czas, przygotowujesz się, kupujesz większą ilość, jak wiesz, że jedziesz na festiwal, to sobie zakupisz wcześniej, a w ClearNecie komunikatory to jest taki ad hoc. Ja mam imprezę, tutaj szukam i... No i też jeszcze oczywiście kolejna kwestia, że nie przeceniajmy też tej roli ClearNetu w takich sytuacjach, kiedy ludzie mają dostęp do dealerów i jest to łatwiejsze, bo mają znajomych. No wiadomo, jak wygląda sprzedaż uliczna. No to jest tak, że ja znam kogoś, ty znasz kogoś. Jak się komunikujemy przez social media, to używamy innych słów po prostu? Może być, ale nawet mi chodzi o coś innego, że z pominięciem już social mediów, na zasadzie ja mam kolegę, który ma kolegę i tak są w Polsce kupowane narkotyki oczywiście. To jest przeważająca, znaczy jeśli chodzi o sprzedaż narkotyków, tak to wygląda. Natomiast ta sytuacja, kiedy właśnie no nie mam kogoś, tak, nie znam, albo właśnie, no dzisiaj też oczywiście wśród młodych jest to popularniejsze, bo jest to wygoda, no i komunikacja, wiesz, przy pomocy komunikatorów jest czymś takim normalnym i to jest też ten znak tego pokolenia. W związku z tym to też jest jakby normalizacja z tego poziomu następuje, że jasne, że mogę sobie kupić, tak samo jakbym z kimś zagadał z kolegą, tak? To sobie zagadam na Messengerze czy na jakimś innym. Tylko właśnie to jest tak, że to trzeba znowu mieć pewną kompetencję, bo jest tam masa skamu, czyli po prostu ludzie tam oszukują. No tak, no mam na sprzedaż, przelej i przyjdzie, albo gdzieś spotkamy się i ja ci to dam. No i to jest oczywiście oszustwo. Więc jest taka, mamy też taką bazę zrobioną kanałów, powiedzmy, na Telegramie, gdzie wiemy, że to jest takie rzeczywiście sprawdzenie sprzedawcy. Budujemy ją cały czas. Chcemy, czy jest to niezwykle trudne w sensie znowu etycznym, bo no nie możemy tego tak bezpośrednio skopiować, prawda, gdzieś tego pokazać, bo to jest naruszenie na wielu różnych poziomach etyczne. Na wielu różnych poziomach etyczne to znaczy? To znaczy na poziomie takim, że wstawiamy te osoby na
po prostu konsekwencje prawne, plus oczywiście jeszcze to jest naruszenie ich na jakieś prywatności, takie typowe, rozumiane jako, że ja tu gdzieś po prostu pokazuję i tak dalej, więc nie możemy specjalnie... Wy tu macie w ogóle trudną sytuację, bo z jednej strony nie chcecie naruszać tych praw tych osób i ryzykować ewentualne jakieś problemy z policją albo z jakimikolwiek służbami, a z drugiej strony są takie problemy etyczne, że tak właściwie trochę powinno się to zrobić, bo ci ludzie łamią prawo. Jako badacze my to nie możemy tak patrzeć, bo oczywiście to nie jest nasz... czy jasne, jakbym... no, teoretycznie no mamy obowiązek powiadamiać o przestępstwach, tak? Więc tak, trudno. Dobrze, ja może zmienię temat. Tak, mam wrażenie, że się zagalopowaliśmy trochę w kilku wątkach. Tak. Właśnie wracając do tego clearnetu i social mediów, ogólnie rzeczywiście to się dzieje i to jest coraz częściej raportowane. Nastąpiło pewne przejście właśnie z Instagrama na komunikatory Telegram. Jest to coraz bardziej też popularne. Ludzie też mają to kompetencje, żeby to oddzielać. Jest dużo mitów cały czas na ten temat, bo kiedy przystępowaliśmy do barań, też naczytaliśmy się, czy ja się naczytałem, różnych artykułów prasowych z zagranicznej prasy, jak to Tinder nie jest wykorzystywany do handlu narkotykami, albo Grindr. A się okazało, że nie jesteśmy w stanie nic tam znaleźć. Znaczy oczywiście to może być tak, że jesteśmy niekompetentni i nic nie znajdujemy, ale wydaje mi się, że to jest jednak kwestia, że tego tam po prostu nie ma. Plus jak same aplikacje nie są do tego przystosowane, bo tam nie można sobie wyszukać użytkownika. No nie, czyli jakby to maczowanie na zasadzie, czy była taka doniesienia prasowe pokazywały, że ludzie, którzy gdzieś tam jadą delegacje, gdzieś tam w innym kraju, chcą sobie coś zakupić. I szukają na Tinderze ludzi z narkotykami i to są oczywiście jakieś kody, sygnały. Na MDMA jest ten diament, na trawkę jest 420 i tak dalej. I wtedy jak się zmaczujesz, to piszesz. I jest tam jakaś konwersacja, wymiana, spotykasz się, kupujesz i tak dalej. Ale z drugiej strony zobacz, To mi się daje mi, nie wiem, czy byłeś kiedykolwiek byłeś w takiej sytuacji, że gdzieś tam za granicą zaczepił cię gdzieś jakiś dealer. No na pewno. I tam kokain. Marihuana. No właśnie. Nie jest trudnego, żeby kupić sobie narkotyki, tak naprawdę jakbyś chciał. Oczywiście. W związku z tym to chyba jest taki trochę znowu humbug dziennikarski, trochę z tym Tinderem. Myśmy naprawdę trochę tam starali się tego znaleźć, sobie nawet konto założyłem na Tinderze. Moja partnerka nie była zbyt szczęśliwa, ale... To tylko do badań naukowych. To oczywiście. I próbowałem naprawdę coś tam smaczować, oczywiście wszystko transparentnie i etycznie, czyli w profilu opis. Jestem badaczem, szukam osób do badania. Nic takiego, co pozwoliłoby te badania jakoś zdyskwalifikować etycznie, pod względem etycznym, tak? Że tutaj jakoś oszukuję, wprowadzam w błąd i tak dalej. Nic się nie udało. Więc faktycznie chyba możemy powiedzieć, że ten Telegram dzisiaj, te komunikatory i tu byśmy chcieli to troszeczkę bardziej rozgryźć. Jesteśmy przed taką całą serią właśnie wywiadów też z ludźmi. Mamy już te wywiady zorganizowane, mamy kontakty, mamy ludzi, którzy dużo kupują w Telegramie, którzy handlują na Telegramie, także myślę, że tutaj też coś ciekawego ale będzie. Telegram jest też szyfrowany, tam się da dojść do tego, kto jest użytkownikiem, tam jest chyba podobnie jak na tym darknecie, przynajmniej z mojego rozumu. Po prostu trzeba się odezwać do tych ludzi. Tak, tylko że chodzi mi o to, że gdyby ktoś miał znaleźć tą osobę później. Tak, to też jest oczywiście utrudnione, natomiast oczywiście zobacz, że to jest aplikacja, policja bierze twoje urządzenie i widzi. Mhm. To jest ta różnica, tak? Plus oczywiście jeszcze jest kwestia takiego pełnego szyfrowania. Na ile to jest rzeczywiście bezpieczne? To nie jest tak bezpieczne, jak to jest w darknecie. No tam jest naprawdę... jest bezpieczniejsze niż normalne aplikacje, tak, ale to nie jest taki, to nie jest takie bezpieczeństwo. To tak samo jakbyś w darknecie wszedł i myślał, że będziesz bezpieczny tylko jak Tora używasz. No oczywiście nie. No ten profesjonalny sprzedawca będzie używał wielu narzędzi, tak? A w Telegramie tego nie może zrobić i to jest raczej coś kompletnie innego. Też wielu użytkowników raportuje, że to są słabej jakości substancje. To jest taki po prostu handel uliczny, tylko z wykorzystaniem konkretnego komunikatora. Mhm. Zastanawiam się nad tym, jak badacie takie zjawisko, czy wy macie w tym jakiś cel, jakby chcielibyście coś zrobić z tym później, jeśli będą jakieś wyniki, czy wy bardziej skupiacie się na tym, żeby jak najlepiej rozpoznać zjawisko i później inni ludzie się będą potencjalnie zajmować, co z tym można by zrobić albo nie zrobić?
Bo ten wyjściowy pomysł był taki, żeby próbować te dane zestawić z innymi krajami, wyciągnąć jakieś wnioski takie jak w skali takiej jak bardziej międzynarodowej, żeby móc lepiej rozpoznać to w kontekście, jak wygląda na przykład harm reduction, czy jak dobrze wdrażać harm reduction, jak jest wdrażany harm reduction za granicą, jak u nas na przykład. I właśnie ten potencjał harm reduction był mocno podkreślany, bo oczywiście już nie od dziś wiadomo, że to są miejsca, gdzie jest dosyć istotna, że to jest niesamowicie duży potencjał tych miejsc, jeśli chodzi o harm reduction. I to się podkreśla. I to zresztą się dzieje już tak oddolnie. Czyli sami użytkownicy są takimi orędownikami harm reduction. Tak jak ci wspominałem, jest grupa świadomych użytkowników, którzy mają nastawienie do substancji takie, a nie inne, że trzeba to odpowiedzialnie robić. I oni siłą rzeczy edukują innych, ale oczywiście jest to niesamowity potencjał z perspektywy, nie wiem, organizacji pozarządowych, fundacji różnego typu, które chcą harm reduction takie dobre robić i to myślę, że to jest to. Plus my oczywiście zauważamy, no wiadomo, że polskie społeczeństwo jest społeczeństwem konserwatywnym, prawo jest dość restrykcyjne, ale widzimy też no, rozdźwięk między prawem, jak ono wygląda, a tym, jakie jest nastawienie do substancji. I szczególnie oczywiście w dużych miastach, wśród konkretnych grup społecznych, ale ono się jest zmienia. Bardzo powszechne. No, to jest oczywiste. A w momencie jeszcze, kiedy mamy medyczną marihuanę, praktycznie to jest już, nie chcę powiedzieć tak jakby zdepenalizowane i zalegalizowane, ale jest to rzeczywiście duża zmiana. No i kupienie marihuany jest banalnie proste. Banalnie proste. To nie jest nic skomplikowanego. Nie trzeba szukać jakichś tam dealerów, którzy z nie wiadomo są z jakiegoś maksymalnie przestępczego środowiska, tylko po prostu normalni ludzie mają marihuanę. To prawda. Więc zresztą, no właśnie, myśmy też myśleli, że może ta medyczna marihuana w Polsce 2017 czy 2018, już nie pamiętam dokładnie właśnie roku, kiedy można kupić medyczną marihuanę, ale myśleliśmy, że to jakoś zmieni dynamikę tego rynku, że ta marihuana po prostu nie będzie sprzedawana, ale jest dalej, ona jest. Oczywiście to kwestia jest taka, że tam jest duży wybór dla koneserów, różne gatunki z różnych krajów, z Holandii, nie z Holandii i tak dalej. No i pewnie ilości też zupełnie inne. Tak, tak, i o ilości. Więc tego tak by ta dynamika się specjalnie nie zmieniła, nam się wydaje. Dużo czasu wam jeszcze zostało do zakończenia tych badań? Półtora roku. Półtora roku jeszcze. Czyli jeszcze sporo danych chcecie zebrać. Tak. Co planujecie sobie zbierać w kolejnych etapach? Chcemy wejść właśnie teraz social media przede wszystkim. Social media, czyli nie tylko Telegram i Signal, tylko tak Facebook i tak dalej. Tak, tak, tak. Chociaż wstępne rozpoznanie tego obszaru pokazuje, że to nie jest obszar znowu handlu. Tak jak ci wspomniałem, w innych krajach rzeczywiście jest, ale u nas jest to raczej obszar dyskusji i jakichś grupek ludzi, którzy sobie doradzają. Na przykład taka grupa, którą teraz skojarzę, dosyć popularna, dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy użytkowników, psychonauci, która gdzie się dyskutuje o substancjach psychoaktywnych, psylocybinie i tak dalej, więc Najgorsze jest to, że to nie są rzetelne informacje, że to jest takie, tak. To jest takie trust me bro science, że jak idziesz na siłownię i ludzie ci doradzają odnośnie sterydów i to jest takie, no bo tamten bierze, a tamten sobie wstrzykiwał wczoraj tyle, a tamten, to jest przerażające. Jednocześnie masz 100 tysięcy osób na takiej grupie i oni sobie wszyscy doradzają właśnie na zasadzie tego. Takiego. Oczywiście. Oczywiście. Dlatego też tak jak ci wspomniałem, chcemy to jakoś oceniać, żeby to było jednak oceniane przez specjalistów w jakimś stopniu. Też. Mhm. Też o tym myślimy. Też czytałem sobie o tym, że badacie memy i to było dla mnie zaskakujące, że badacie memy pod względem tego, jak ludzie postrzegają Darknet. To akurat był mój, tak, to trochę poza tym grantem. To był taki pomysł mój, jeszcze zanim nawet te badania darknetowe się rozpoczęły. Rzeczywiście, przygotowując się do tego grantu, przyjrzałem się memom i... Czemu memy? Czemu memy? Memy. To jest taki fenomen społeczny? No jest to fenomen, to jest chyba oczywiste. Nie wiem, czy u ciebie jeszcze nikt o memach nie mówił, czy mówił? Nie. Memy jako taki nośnik znaczeń społecznych, bo zauważ, że wspomniałem na początku o tym właśnie konstruktywizmie społecznym, no to nie ma nic lepszego, żeby to zobrazować jak memy. To, jakie znaczenia nadajemy jako społeczeństwo, jako ludzie różnego typu zjawiskom, świetnie to widać w memach. Memy są tego idealnym odbiciem.
Począwszy od, nie wiem, sportu i nie wiem, Iga Świątek versus Lewandowski. To jest uwielbiające. I jakie ludzie temu nadają znaczenie, że tutaj jakaś rywalizacja, która w rzeczywistości społecznej prawdopodobnie nie ma miejsca. Nie oszukujmy się, tak? Albo, nie wiem, obraz, portret Polaka własny i tam nosacz jako taki typowy Polak. Sami jak siebie postrzegamy. Znaczenia społeczne. No i Make Life Harder, nie wiem, czy kojarzysz ten profil. Tak jest, oni z tego, co rozumiem, to wybili się głównie na memach i tam jest cała komunikacja prawie, że prowadzona memami i ludzie to uwielbiają i codziennie to oglądają. Ludzie to uwielbiają. To jest taka forma, jakby nowa forma komunikacji. Polacy w ogóle są bardzo podobną, silną reprezentacją, jeśli chodzi o memowanie. Dużo ich wypuszczamy, one są dobre, te memy. Lubimy to, to jest oczywiste, to jest rozrywka, to jest forma takiego przekraczania też często granic. Coś, czego by się nie powiedziało tak w mainstreamie, to mem może powiedzieć. No i wzięliśmy sobie, czy ja wywiałem z pomocą właśnie też współpracowników, zaangażowaliśmy między innymi Roberta Gela, który jest takim znanym badaczem darknetu w Stanach, żeby nam trochę pomógł właśnie zidentyfikować te znaczenia. I przyjrzeliśmy się po prostu memom o darknecie. Poszukaliśmy, chyba tam wyszło 7000 memów, ściągnęliśmy to z sieci, pogrupowaliśmy to tak bardziej standardowo. Żadne tutaj kosmiczne technologie AI, które by pozwoliły nam analizować te memy, rozpoznawać tekst i jakoś klasyfikować. Nie, ręcznie po prostu. Przyjrzeliśmy się tym memom i jakiś temat, pogrupowaliśmy to w jakieś tematy. No i wyszło nam właśnie to, co wspomniałem, że część tych memów wspiera takie mainstreamowe podejście do darknetu, a część kompletnie zaprzecza temu mainstreamowemu podejściu do darknetu, bo mainstreamowe wyobrażenie darknetu jest oczywiste. Darknet to jest takie miejsce, gdzie wchodzisz, żeby właśnie kupić narkotyki. Nie wiadomo, co tam się dzieje, tam są jakieś niesamowite historie, ćwiartowanie ludzi, pornografia dziecięca, to tam handel się przelewa, ludźmi. Handel ludzi, możesz sobie kupić żonę, czołg. I tak dalej. To są takie mainstreamowe historie i jeszcze oczywiście stoją za tym jacyś zakapturzeni hakerzy siedzący w ciemnych pokojach. I wyszło nam, że faktycznie część tych memów wspiera takie mainstreamowe podejście, a część kompletnie jemu zaprzecza. Jest taka antymainstreamowa, można powiedzieć. I te są oczywiście ciekawsze z punktu widzenia, czy ciekawsze. Ciekawe są te i te. Natomiast ciekawe jest to, że memy też dostrzegają tą taką właśnie tą dyskursywność darknetu, czyli to, że to on jest postrzegany w społeczeństwie tak, a nie inaczej, jako pewien taki dyskurs właśnie, o którym wspomniałem. I skonstruowaliśmy sobie taką teoretyczną koncepcję discursive malleability. Przetłumaczyć to można na plastyczność dyskursu. Mam zawsze problem z tym tłumaczeniem tego. Może być po angielsku. No właśnie. Czyli właśnie i stworzyliśmy sobie taką koncepcję i odnieśliśmy je do technologii, nowych technologii głównie informacyjnych. Czyli są takie technologie dyskursywnie plastyczne. Discursively malleable technologies. I darknet jest jedną z nich. Czyli chodzi o to, że tak naprawdę nikt nie wie, co to jest darknet i jak tam, co tam jest. Mało kto tam był. Nikt tego nie używa, wszyscy wiedzą, co to jest. Czyli oni po prostu mają tylko to znaczenie i ono funkcjonuje w ich głowach. Jest to niezwykle taka plastycznie dyskursywna technologia, czyli bardzo podatna na tego typu różne fałszywe bądź mniej, bardziej prawdziwe wyobrażenia. Inną taką technologią jest na przykład, teraz mi się wydaje, AI. No to jest doskonały przykład tego, tak? Bo nikt nie wie tak naprawdę, czy wydaje mi się, że jeśli chodzi o AI, albo to jest moja bańka, w której ja funkcjonuję, że wydaje mi się, że wszyscy wiedzą, czym jest AI i mniej więcej jak to działa, ale oczywiście to jest chyba mylne wyobrażenie. Nikt nie wie, czym jest AI na zasadzie, jak to działa, jakie algorytmy, jak to działa technicznie, ale wszyscy wiemy, do czego nas AI doprowadzi, jakie będą konsekwencje i tak dalej. I w którym roku jeszcze, tak, dokładnie. Dokładnie w 2045, jak powiedział znany nasz fizyk, jeden z UW, będzie właśnie zagłada ludzkości. No i właśnie to jest niezwykle taka dyskursywnie plastyczna technologia. AI, darknet, wydaje mi się, że też bomba atomowa była taką na przykład dyskursywnie plastyczną technologią. Czy jest dalej w sumie? Tylko wtedy memów nie było ani technologii tak rozwiniętej, tak, żeby sobie budować tę narrację. Oczywiście. I te narracje w memach są bardzo widoczne.
Ciekawe, w sumie teraz mi przyszło do głowy, że można by te memy o AI teraz jakoś spróbować jeszcze wziąć na tapetę. Nie wiem, czy ich jest tak dużo. Na pewno są. Na pewno są, na pewno jest masa, więc to też by było ciekawe. W sumie można by to porównać, zestawić również. Te memy was zainteresowały po to, żeby właśnie zweryfikować to, jak zweryfikować poziom postrzegania, czyli to, jak ludzie myślą o darknecie, a jak jest rzeczywiście, żeby zbadać to, jaka jest różnica pomiędzy tym jednym a drugim? Wiesz co, to były takie typowe badania z obszaru culture studies. To w ogóle nie możesz tego utożsamiać, że to mieliśmy jakiś cel praktyczny, na zasadzie, że my coś tam chcemy udowodnić komuś, a raczej to jest taki też taki tekst czysto właśnie teoretyczno-eksploracyjny, na zasadzie, że my po prostu pokazujemy pewne wyobrażenia, pewien dyskurs. A co z tym zrobić, to naszym celem nie była odpowiedź na to pytanie. To jest taki czysty culture studies, można powiedzieć. To jest właśnie dla mnie ciekawe. Często jak rozmawiam z naukowcami, to że wy staracie się rozumieć rzeczy i jakby nie wychodzicie poza to, co można potencjalnie z tym zrobić. Ja czasami zadaję, bo mój umysł tak działa, że jak już mam jakąś informację, to natychmiast po prostu kolejna rzecz, która się dzieje w mojej głowie, to co zrobić z tą informacją. I zadaję to pytanie i ludzie mówią, no ale tam jeszcze nie chodźmy, my się skupmy na zrozumieniu tego procesu. Jak można tak myśleć w ogóle? To jest dla mnie niesamowite. Znaczy wiesz, masz pewien dyskurs w głowie. Masz pewne wyobrażenie znowu. Znaczy ja się i tak uważam za mega praktycznego naukowca, jeśli chodzi o obszar nauk społecznych, bo znam, czy powiedzmy humanistyki nauk społecznych, bo rzeczywiście nawet te badania o darknecie, o którym wspomniałem, no mają jakiś taki potencjał praktyczny, bardzo duży. Natomiast no też wiesz, no co zrobić z takimi badaniami o memach? To jest pewna analiza po prostu kultury. No to też oczywiście ma jakieś praktyczne walory. Dla mnie to jest niesamowite pod względem tego, jak potencjalnie albo politycy, albo organizacje mogą wykorzystywać memy, bo teraz taka organizacja albo polityk może sobie założyć jakieś tam subkonto gdzieś tam, którego nikt nie będzie powiązywał z nim i wrzucać sobie co jakiś czas jakiegoś mema o sobie albo o przeciwnej partii. Pewnie. A te memy są reudostępniane, dlatego bo ludziom się to bardzo podoba, bo to jest śmieszne. No i oczywiście buduje jakiś sposób postrzegania. Słuchaj, czym innym jak nie memem, swoistym memem jest dyskurs, czy też wszystko to, co się zadziało wokół Szeremety, czyli naszej medalistki z Paryża. Boksu. Czym innym, chodzi mi oczywiście o to kontrowersje związane z płcią przeciwniczki, a niektórzy powiedzieliby przeciwnika. Czym innym to jest jak właśnie tym. Jak właśnie takim jednym wielkim memem, który jest wykorzystywany przez pewne grupy, tak? Polityków. No dokładnie to, o czym powiedziałeś. Więc pewna świadomość tego, jak te dyskursy są budowane i jak je wykorzystywać, no tutaj może się zadziać. To się może zadziać, rzeczywiście. Tak, to jest niesamowite. Ja sam chciałem zrobić konkurs odnośnie memów, bo pojawił się jeden mem odnośnie tego podcastu i bardzo mnie to zainteresowało i pomyślałem sobie, kurde, że to jest właśnie taki niesamowity sposób komunikacji ze społecznością, bo ludzie to po prostu uwielbiają, że te memy są na tyle fascynujące, że ludzie je sami po prostu zrobią. Sami wejdą tam do Photoshopa, wytną jakieś zdjęcie, dopiszą coś tylko po to, żeby się pochichrać z innymi ludźmi z internetu. I nie chcą i nie mają żadnego uznania autorstwa, bo zobacz, bo to po prostu się jest to, mem jest... To jest to grupowe autorstwo, tak? Nie jesteśmy w stanie zidentyfikować tego człowieka. Oczywiście no, były pewne próby i są sytuacje, są pewne sprawy, gdzie ktoś kogoś tam pozywał za jakiś mem, ale tak patrząc na zjawisko ogólnie, no to jest raczej grupowy autor, czyli to zaczyna funkcjonować, nikt nie jest w stanie dojść specjalnie, gdzie to kiedy pierwszy raz zostało stworzone, wykorzystane jakiś szablon czy tak dalej. Jeszcze wracając do tego darknetu, wy natrafiliście na coś takiego jak jakiś handel bronią czy cokolwiek bardziej skomplikowanego, chociaż gdzieś tam wam mignęło? Tak. Czyli są tam takie rzeczy? Są. Ale powiem ci, że moją ambicją nie była weryfikacja tego z dwóch względów. Po pierwsze, to może zabrzmi tak bardzo, że nie mam jakiejś ciekawości takiej w sobie, że to nie był przedmiot grantu, ale to jest ten taki przedmiot, że to jest powód mniej istotny. Drugi, bardziej istotny powód był taki, że cebulce, nie, po prostu trzy oferty. Jakiś pistolet, jakiś karabin i coś tam jeszcze nie pamiętam. No trzy oferty, no to jest, wiesz, to jest taki promil w morzu narkotyków, że po prostu myśmy tego nie ruszali. Nawet żeśmy specjalnie się nie pytali, a te trzy oferty, uważam, że to było pewnego rodzaju wystawienie nas na jakąś śmieszność wobec tych respondentów, pytać o trzy, a słuchaj, te trzy oferty tej broni tam, to takie prawdziwe są, czy nie? Ale już są pewnego typu, też może trzeci jeszcze powód dodam, że są już oczywiście artykuły, które gdzie badacze zdają relacje z badań, które się tym zajmowały i próbowały ocenić jakoś rzeczywiście, czy to jest jakiś duży problem, na jaką skalę to
występuje i w dużej mierze jest to rodzaj pewnego skamu, zabawy i tak dalej. Czyli jak gdzieś widzisz jakąś ofertę na zabójstwo kogoś tam, to to jest po prostu albo jakiś skam, zabawa i tak dalej, bo prawdziwy przestępca, który jest mordercą, zabójca na zlecenie, nie będzie na cebulce, no nie oszukujmy się, tak? To jest jednak trochę inna, trochę inny sposób dojścia do takiego. Czyli jeśli tam powiedzmy ktoś gdzieś raportował, że coś takiego widział, to z dużym prawdopodobieństwem to jest po prostu jest to jakiś skam. Natomiast oczywiście gdzieś tam kiedyś słyszałem, że rząd Białorusi wydawał tutaj jakieś zlecenia na darknecie, na jakieś osoby, które tam opuściły Białoruś ze względów politycznych i tak dalej, ale to też było w formie straszaka bardziej. Tak na zasadzie, że to jest jakiś straszak i to też pewnego skamu. Mhm. Jeszcze chciałem cię zapytać, bo w jednym z podcastów, które z tobą słuchałem, wspominałeś o tym, że są badania odnośnie dzieci, które konsumują content patostreamerów. Mhm. I że przez to, że one konsumują ten content patostreamerów, to w jakiś sposób wpływa na to, jak one postrzegają świat? O, tak, pewnie tak. Problem dużo bardziej złożony, jeśli chodzi o dzieci. To musiał być jakiś strasznie stary podcast, podejrzewam. Pewnie z okolic tych projektów, o których... Chyba sprzed 3 lat był coś takiego. A, to jeszcze nie tak stary. Chociaż nie, 3 lata to może. Nie, no jasne, patostreamerzy. Znaczy w ogóle tu jest pewien problem, bo mówi się o tym, że wyrośnie nam generacja bullshitu, tak? Czyli ta Gen Z, że ona za chwilę nie będzie nazwana Gen Z, tylko Gen Bullshit, czyli generacja wyrosła na totalnym chłamie informacyjnym. Totalnym chłamie informacyjnym, w tym oczywiście jakichś przekazach patostreamerskich. Faktycznie były te badania fundacji, już wiem o czym wspomniałeś. Prawdopodobnie powoływałem się na badania Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, która zrobiła te badania o tym, jak jest rzeczywiście wpływ na dzieci patostreamerskich treści i tam najbardziej przerażające według tych badaczy było, że jest spory odsetek osób nieletnich do 13 roku życia, które uważają, że to jest tak, że taka rzeczywistość wygląda, że tak to jest pana norma. Ja myślę, ja bym to powiązał z taką troszeczkę bardziej ogólną refleksją o tym, jak dzisiaj w ogóle młodzi patrzą na świat. Że patostreaming jest pewną normą wyróżniania się, odróżniania się, budowania też swojej marki. I że to jest tak, że dzisiaj w tym świecie, niesamowitym świecie social mediów, wśród grup, zresztą nawet czy ja wiem, czy wśród grup tylko młodych, ja myślę, że to jest powszechne, że każdy się chce odróżnić. Nawet słuchaj, ja się przyznaję, ja mogę to powiedzieć. Niektórzy mnie krytykują za to, wiem to, mam świadomość za plecami, że ja się chwalę na social mediach artykułami, że sobie tam, nie wiem, robię jakąś graficzkę, że tu się ukazał artykuł w czasopiśmie jakimś tam zagranicznym i tak dalej. Ja wiem, że ludzie mnie krytykują, bo naukowiec nie powinien robić takiego marketingu, tylko tam, nie wiem, jak już to słucha informacja, ukazał się artykuł taki a taki, ale jest to, zgadzam się, jakby zdaję sobie sprawę, że jest to forma takiego wyróżniania się. Chęć, która wynika, no nie wiem, może mam jakieś deficyty, trzeba by tutaj psychiatry zapytać, nie wiem. A może po prostu jesteś mądry. Nie wiem, nie o to chodzi, wiesz, nie o to chodzi. Nie o to chodzi, że to będzie lepiej działało. Słuchaj, ja mam kontakt wśród wielu psychoterapeutów, oni by tak, na pewno masz jakiś deficyt. Trzeba tylko wniknąć, jakie, tak? Tak, pytanie też, czy ich słuchać. Czy chcę tego słuchać? Nie wiem. Ja mam dystans do siebie i powiedzmy, że każdy ma jakieś deficyty, może ja też mam, dlatego mam graficzki na Facebooku, ale o czym mówić przede wszystkim, ja że... Ja tylko chciałbym powiedzieć, że to jest strasznie głupi komentarz z tej strony tych ludzi i że to raczej świadczy o ich deficycie, a nie twoim. Być może. To, być że ty może, się przekładasz ze swojej pracy, to powinni ci za to klaskać, a nie, nie mówić, no tak, że masz jakieś deficyty. Ja się przekładam, ale nie musi to być na social media. To może być, wiesz, artykuł już w piśmie naukowym jest... Sam sobie nobilitacją. Się będą się tu rozklejać też. Nie, no daj spokój. Wiesz, to każdy, nie będziemy tutaj rozmawiać o pewnie osobowości różnych ludzi i różnych problemach psychicznych i tak dalej, ale właśnie, no właśnie o problemach psychicznych to może tak, bo to, na czym dzisiaj stoją social media, to mi się wydaje, że to jest kwestia wyróżniania się, budowania uwagi. To zresztą nie jest nic nowego. Ten attention, ta ekonomia uwagi, to tą teorię dosyć stare już, ale dzisiaj to jest niesamowicie widoczne i widoczne jest też wśród młodych, przede wszystkim wśród młodych, wśród wszystkich grup wiekowych. Przypomina mi się
jeden z moich znajomych, który na przykład przyciąga uwagę inaczej, ale nie krytykuję go za to, bo ja przyciągam uwagę graficzką na Facebooku, a on na przykład przyciąga uwagę tym, że on sobie zrobił jakieś tam badania DNA i odkrył jakieś swoje pochodzenie i wszędzie, gdzie tam jeździ, to informuje, że jego tam, nie wiem, ma powiązania na przykład z krową angielską albo z kimś tam innym. No, i to też jest forma, i to na Facebooku na przykład. To też jest forma przyciągania uwagi. To jest bardzo ciekawe, mi się wydaje, że im ta uwaga, tam ta uwaga jest lepiej przyciągana tym, im bardziej jesteś taki niecodzienny. To już nie wystarczy tam, że idziesz na siłownię i albo jedziesz sobie, nie wiem, do Dubaju. To już jest za mało. To już trzeba być, coś musi być coś więcej. I stąd też oczywiście stały fenomen influencerów, patostreamingu, przyciągania uwagi tego typu treściami. Problem w tym, że staje się to pewną normą, bo młodzi są niezwykle, każdy jest oceniany, każdy jest podatny na ocenę, no ale młodzi są szczególnie podatni na to i to jest ten problem. Ty z twojej perspektywy zgadzasz się z tym, że my się robimy coraz głupsi? Bo pamiętam, że rozmawiałem już o tym z kilkoma osobami. Pamiętam, że jedna osoba, i nie jestem pewien, czy to nie był przypadkiem właśnie Andrzej Zybertowicz, powiedział, że jest drastycznie mniej publikacji naukowych od jakiegoś czasu. Drastycznie więcej. Drastycznie mniej, tak powiedział. To pamiętam. I pamiętam, że ktoś skomentował to bardzo mądrze, że to, że jest mniej publikacji naukowych w jakiejś dziedzinie, możliwe, chociaż chodziło o jakąś dziedzinę, to wcale nie musi wynikać z tego, że ludzie są głupsi. Tylko, że na przykład doszliśmy do takiego etapu rozwoju nauki, że opublikowanie nowych rzeczy jest dużo trudniejsze. Pamiętam, no, ja bym się nie zgodził ani z tym, ani z tym. Okay. Że jeszcze nie przebiliśmy sufitu w żadnej, praktycznie. Nie doszliśmy do tego sufitu w żadnej z obszarów. Bo no nawet jak się spojrzysz na to, jak się rozwijają technologie, tak? I wiesz, na przykład rozwój technologii, jeśli je zaczynają badacze społecznie analizować, to już jest to zupełnie nowy obszar otwiera. I w życiu bym nie powiedział, że doszliśmy gdzieś tam do takiego momentu, że już tych publikacji nie ma. Czeka nas totalna rewolucja AI-owa, super specjalizacja AI, nowe leki projektowane przez AI, spersonalizowane leki i tak dalej, i tak dalej. To jest pierwsza rzecz. A po drugie, ja nie wiem, skąd Andrzej Zybertowicz te dane zaciągnął. Możliwe, że to nie on. Jasne, oczywiście, ale... Ale ktoś na pewno to powiedział. Ja myślę, że to nie jest prawda. Ja z czym się spotkałem, to właśnie wręcz odwrotne dane, totalny wzrost publikacji naukowych. Nawet do tego stopnia, i ja też to zaczynam odczuwać, że ja się po prostu już w tych publikacjach gubię. Ludzie zaczynają pisać coraz więcej, jest tych publikacji masa, jest coraz więcej czasopism. Wkraczają tutaj wydawcy, tak zwani wydawcy drapieżni, na przykład wydawcy z Chin, którzy... Rośnie, niesamowicie rośnie. A jeszcze nie wiem, czy wiesz, jest a propos... Jest 5-letni wzrost 22,78%. To zdecydowanie. Ale nie wiem, czy sobie zdajesz sprawę, że a propos publikacji, to też są inne ciekawe badania, które pokazują, że rośnie ilość publikacji pisanych przy pomocy AI. Ale one powinny rosnąć chyba, bo tak, to AI ale powinno przy pomocy wspierać. AI. W sensie, przy pomocy, tylko przy pomocy. Tak, przy pomocy AI. To też jest dobre, ale to jest dobre, bo ja też stoję na takim stanowisku, że jeśli się wykorzystuje AI do swojej pracy, to jest się szybszy. Jest się szybszym. Jesteś zdecydowanie bardziej produktywny. I robisz mniej błędów. Tak samo w nauce, to nie jest tylko przy programowaniu, programiści, lekarze, gdzieś tam to zastosowanie w medycynie. No, to jest to samo, no. Może się wspierać. Naukowcy, którzy nie będą się wspierać tymi narzędziami, dziś zostaną w tyle, mi się wydaje. No dobra, ale bo to jest takie właśnie publicystyczne powiedzenie, że ludzie się stają głupsi, technologia, to TikTok. Czy są na ten, czytałeś jakieś dane realne na ten Jasne. Temat? Jasne. Znaczy, mi się wydaje, że tutaj... To też nie wiem, czy to był Andrzej Zybertowicz, tak? Czy powiedział o tym, że się stajemy głupsi. Ja wiem, że on jest... To na pewno powiedział. Ja wiem, że on jest technosceptykiem. To jakby nie jest dla mnie zaskoczenie. Ja też mam ciekawą sytuację z tym związaną, bo wspominam taką ciekawą dyskusję z Andrzejem Zybertowiczem, kiedy ja broniłem doktorat. On był w komisji. To jeszcze był taki mój okres, kiedy ja byłem fascynowany właśnie tym, o czym ci wspomniałem, czyli właśnie fandomy, fani, technologie wspierające konsumentów, dające taką emancypację. I pamiętam, że Andrzej Zybertowicz strasznie mu się to nie podobało. To pamiętam, jest to takie przeżycie, powiem ci, które się nie zapomni do końca życia. Taka obrona doktoratu z Andrzejem Zybertowiczem, który cię krytykuje. Ale z drugiej strony dobrze, perspektywie naukowej, super. Oczywiście, to prawda. Natomiast jasne jest, czy ja mam takie wrażenie, że my cały czas się kręcimy wokół tego samego, że tak jak ci wspomniałem, że 10 lat temu były badania o młodzieży i jak ona korzysta z mediów i że ona się staje coraz głupsza, że jest malejący. Tylko co to znaczy, że ona się staje coraz głupsza?
Że no, na przykład maleje attention span, czyli zdolność koncentracji uwagi, zdolność utrzymania uwagi na czymś przez jakiś dłuższy czas. Znaczy, to nie jest też duże zaskoczenie. To jest oczywiste. Widzimy to, jak każdy z nas pracuje i ma gdzieś tam włączony telefon, to wie, jak to odwraca uwagę i wie, co się dzieje, kiedy ten telefon się odłoży i gdzieś on jest tam nie pod ręką. To nie jest zaskoczenie. Natomiast my się wydaje, dyskutujemy cały czas o tym samym. Problemem jest rzeczywiście, bo dyskutowaliśmy o tym właśnie pokoleniu bullshit, tylko inaczej to nazywaliśmy, jak było popularne Google, bez jeszcze, nie wiem, czata GPT. I też tam było, że Google podsuma wyniki, cię podsunie jakieś fałszywe, nieprawdziwe, że to jest fake news i tak dalej. To było to samo 10 lat temu. Teraz mamy to w kontekście AI. Pytanie, jak to wpływa na społeczeństwo? Co się może zmieniło? Znaczy, ja jestem... Cały czas mam w sobie takiego jednak trochę techno-optymistę, czyli dlaczego? Dlatego, że oczywiście ja dostrzegam tą ciemną stronę, czyli dostrzegam, że faktycznie odsetek chorób psychicznych u młodych, Gen Z szczególnie właśnie, depresji, że to rośnie. To nie jest jeszcze tak, że wszyscy, tak, ale że to się staje problematyczne. I nawet, powiedzmy, jestem w stanie przyjąć, tak, przemawia to za mną, że to może być powodem, mogą być social media. Gdzieś tam się podaje taką cezurę 2012 rok, jako rok, którym się smartfon szczególnie tak jakby umasowił wśród młodych i że to jest, od tego momentu jest ten, wszystkie te dane pokazują takie rzeczywiście wzrastające problemy psychiczne młodych, brak zadowolenia z życia. Jeszcze można pewnie tutaj dodać spadające wyniki w szkole, bo myślę, że to też spadające, ale to wcale nie musi znaczyć, że ludzie to są nie, głupsi. To nie musi znaczyć, ja to też mógłbym o tym powiedzieć. Jestem w stanie to zaakceptować, że tak jest i to jest problematyczne. No bo po co mam się uczyć matematyki, tak, jak mogę sobie w kalkulatorze to wyliczyć? Ale wydaje mi się, że to jest kwestia tego właśnie, że to jest bardziej ta kwestia porównywania, uwagi, oceny. Nawet jeśli osoby dojrzewały bez social mediów, tak? Czy nie wiem, boomersi, milenialsi może też, a nie mieli zapewnionego wsparcia ze strony rodziców, czyli na przykład byli oceniający rodzice, to masz problemy psychiczne potem. No to teraz sobie wyobraź to na skalę taką masową w social mediach od rówieśników. To jest jasne, że to rodzi problemy, ale to nie jest tak, że my jesteśmy głupsi. No to często tą głupotę się utożsamia właśnie z tym zanikiem uwagi. Ja bym wręcz powiedział, że my się nie stajemy głupsi. Znaczy, ja nawet się spotkałem z takimi badaniami, to a propos gier komputerowych i w ogóle też popkultury, od którym zacząłem, i może to też warto do tego wrócić, że tak naprawdę teraz trochę zostało to przyhamowane i teraz się to wyrównało, ale od 2010 roku widzimy stopniowy wzrost globalny, szczególnie w społeczeństwach zachodnich, wzrost poziomu IQ. I tutaj było pytanie, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tak się dzieje, mimo że tam, nie wiem, wydawałoby się, czy czynnikami mogą być... teraz tak jak mówię, teraz się trochę wyrównało, tak? Ale zadam takie pytanie, dlaczego tak się dzieje i że czynnikiem może być wzrastający dobrobyt? Ale to nie jest do końca prawda, bo wzrost IQ był obserwowany przez, nie wiem, po II wojnie światowej, co by temu przeczyło. Że może właśnie... że przeczą temu właśnie, tak jak wspomniałeś, wyniki w szkole, ale to też nie wydaje się być powiązane, bo faktycznie wszystkie statystyki pokazują, że wyniki szkolne, coś mi pokaże odwrotnego, że IQ spada. Nie, to był oczywiście odwrotny artykuł, ale to jest, jeśli to jest wykres naszego wyników IQ, no to jest niesamowity wzrost. Oczywiście to jest 100 lat, prawda? Tak, że ogólnie no jest, nie jest źle, znaczy ja mówię tutaj też o tych ostatnich latach. No i to wyniki w szkole zdają się temu przeczyć, ale mówię tu o tym IQ, bo to też oczywiście inteligencja ma wiele wymiarów, no to trzeba by ją zdefiniować jako właśnie... Ale wyniki w szkole się mają nijak do inteligencji. Nijak. To są takie typowo... to IQ rozumiane jako, nie wiem, rozpoznawanie wzorów, tak, sekwencji, taka inteligencja, tak rozumiana. Myślenie... Wizualna, przestrzenna i tak dalej, i tak dalej. No i... Abstrakcyjne myślenie, chciałem powiedzieć. Dokładnie. Tak jak mówisz. I co ciekawe...
zacząłem od tych dobrej jakości popkultury. Mhm. Są takie badania, czy to jest pewna spekulacja. Ja się z tym do końca nie jestem w stanie zgodzić, bo uważam, że to jest za mało, żeby tak stwierdzić, bo jeśli chcesz znaleźć taką przyczynę, to musisz mieć bardzo dobre dane i to odkryć tą przyczynę nie przy pomocy samej korelacji, tak, tylko właśnie, nie wiem, jakąś przyczynowość odnaleźć. No ale powiedzmy, że są takie badania, które wiążą to z wzrastającą jakością popkultury, gier, rozpropagowaniem gamingu. Ciekawe, że do tego wróciłeś, bo ja właśnie jak myślałem sobie o tym Terminatorze i Predatorze, to się właśnie nad tym zacząłem zastanawiać, że przecież gdyby tak było, to te filmy nie byłyby głupie, które jeszcze niedawno były tak topowymi filmami. A teraz się tego nie da oglądać, bo po prostu idiotyczne, jeśli porównasz się do jakiejś nowej produkcji. No właśnie. Wiesz, dla takiego geniusza to nie będzie nic odkrywczego, super. Ten wzrost taki ogólny w przekazach popkulturowych tej jakości, dla niego nie będzie miało żadnego znaczenia, ale dla skali takiej przeciętnego społeczeństwa wydaje mi się, że to może mieć znaczenie. I to, że dzisiaj już też na szczęście, bardzo daleko jesteśmy od takiego stereotypowego postrzegania gier jako odmurzających, robiących z nas zabójców masowych i jeśli gra w strzelankę w FPS-a, to zaraz za chwilę zakupisz na darknecie kałacha i pójdziesz strzelać. Tylko jest już jednak zupełnie inne myślenie. Już wiadomo, że gry rozwijają właśnie inteligencję wizualną, przestrzenną, to jest jasne. Funkcje ale poznawcze, miałem o tym podcast. Że Tak. Ale też jest ciekawa, w ogóle samo, nie wiem, czy też jesteś graczem, czy grasz w gry i czy ci się zdarza. Już nie, ale jeśli się gra, czasami mi się jeszcze zdarza, chociaż badacze gier ogólnie w gry nie grają, to jest taka zależność, ale jak mi się zdarzy grać w gry, to strasznie się frustruję grami. W sensie są tak trudne, żeby przejść jakiś level, oczywiście wszystko zależy od poziomu trudności i rodzajów gier. Znowu to upraszczam, znowu to uogólniam, ale ogólnie sama mechanika gier polega na tym, żeby samemu odkrywać świat gry. Już nie ma tak, że jak kiedyś kupowałeś grę w pudełku, tam była instrukcja, tutaj. Oczywiście są pewne podstawowe, są jakieś instrukcje takie podstawowe, jak się tam tutorial, ale samo odkrycie świata gry jest to zależne od ciebie, jak ten świat gry nagiąć do twoich, powiedzmy, potrzeb, jak tam trochę, nie wiem, oszukać ten gameplay, tą mechanikę. Samo, nie wiem, zarządzanie zadaniami w jakichś skomplikowanych grach, to jest dobre. Wydaje mi się, że to jest dobre, szczególnie właśnie jeśli patrzymy na młodych. Więc ja bym tego wszystkiego do jednego worka nie wrzucał i bardzo mi się nie podoba takie podejście. Jest ono bardzo popularne wśród wielu badaczy w Polsce, którzy najchętniej by zbanowali wszystko, gry wrzucili do jednego worka ze smartfonami, a jeśli mówimy o smartfonach, to by je kompletnie wyeliminowali z życia młodych. Social media to samo. Mówiłem dużo o znaczeniach. To też jest, to akurat jest artykuł, który zaraz się ukaże. Robiłem to z jedną badaczką z mojej uczelni. Bardzo fajne badania o tym, jak TikTokerki w Polsce wykorzystują TikToka do raportowania choroby swojej. I wiesz, no to taki bardzo technosceptyczny badacz by znowu się zwrócił w stronę budowania uwagi. Powiedziałby, że one nawet na takiej chorobie budują uwagę, jakby zdobywają followersów i tak dalej. Bo są takie, niektórzy tak uważają, że sprzedawanie depresji dzisiaj, sprzedawanie chorób psychicznych na social media, budowanie takiego swojego, wiesz, wizerunku opartego o to. Tak, tylko że na każdy problem można zawsze spojrzeć z pozytywnej i negatywnej perspektywy, wszystko się można przyczepić. Tak, więc niektórzy by tak powiedzieli, ale my dostrzegliśmy coś innego w tych badaniach. To znaczy, my dostrzegliśmy znowu ten potencjał. To znaczy, to nie jest coś takiego, co ci się na TikToku jako pierwsze wyświetli. To jest jasne. Chyba, że jesteś osobą, która doświadcza tej choroby. Chyba, że jesteś osobą, która doświadcza, gdzieś to ci wpadło w twój algorytm, coś tam szukałeś i tak dalej. To tak, to się pojawi, ale samo to, że są takie kanały, gdzie w bardzo krótkiej formie i to też jest często taki przekaz pozytywny, bo one są świadome niezwykle, albo oni, bo to też byli mężczyźni, są świadomi ogólnie tego, jak działają algorytmy, więc oni wiedzą, że taki przekaz, z którym chcieliby do czegoś dotrzeć, no to on musi być obudowany o trendy, jakiś tam musi być konkretny algorytm, żeby to złapało, ale ogólnie podobało nam się to, że oni wszyscy mówili, że no fakt, no to jest fajne, jak masz te lajki, to jest niezwykle satysfakcjonujące, to jest jakieś takie pocieszenie w tej chorobie, jasne, to jest wspierające, ale my chcemy po prostu robić tą dobrą robotę, żeby ludziom uświadamiać wagę badań, profilaktyki, dbania o siebie,
Żeby ktoś mógł uniknąć takiego problemu. Żeby ktoś mógł uniknąć. I my znaleźliśmy ten edukacyjny aspekt i wiesz, to jest takie, mi się wydaje, że to jest dosyć ciekawy artykuł, on się ukaże też w takim bardzo dobrym piśmie Social Media and Society. My żeśmy to trochę musieli pod taką, chcieliśmy też rozwinąć konkretną teorię, bo to zwykle tak bywa, że my nie chcemy tego zrobić tak, jak mówisz, o tak sobie, prawda, deskrypcja pewnego zjawiska. My chcieliśmy coś tam rozwinąć i rozwinęliśmy taką teorię samoujawniania w internecie, czyli takiej skłonności ludzi. Już bardzo, bardzo stara teoria, która pokazywała, że ludzie mają niezwykłą skłonność do samojawniania w internecie. To jeszcze teoria, która pochodzi z czasów czatów, takich jak IRC, czy jakichś tam forów, message boards, takich tradycyjnych, gdzie no nie było całej tej otoczki takiej wizualnej, social mediowej, ale to jest dość jakby aktualna teoria, bo oczywiście chodzi o to, że mamy taką niesamowitą skłonność ujawniania swoich jakichś, nie wiem, intymnych rzeczy osobom, których nie znamy, sprzedajemy to i tak dalej. My to żeśmy trochę chcieli to uaktualnić i w teorii self-disclosure jest właśnie nacisk położony na to, że to jest ta wspierająca rola takiego ujawniania, że my chcemy ten takie wsparcie poczuć społeczne, że ludzie na to będą pocieszać, a my żeśmy przestawili to na te teorie edukacji, że to ma to samo ujawnianie ma taką zdolność edukacyjną, taką możliwość, tak, możliwości edukacyjne daje. To jest coś, do czego często ludzie się przyczepiają mojego podcastu, że ja coś wrzucam od siebie, właśnie, opowiadam, jak ja mam, co ja zrobiłem, jaka była sytuacja, jak się zachowałem, gdzie się czułem głupio i ludzie mówią, o, chcę na siebie zwrócić uwagę, opowiada o sobie. Tak, ja tego nie robię w ogóle, po to jakby co mnie to obchodzi, czy oni na mnie zwracają uwagę. Ja chcę wiedzieć, pokazać, jak ja się zachowuję i ci ludzie mogą sobie wtedy zobaczyć, o, ten gość się tak zachowuje, może ja w tej sytuacji zrobię inaczej, może on robi dobrze, może robi źle. Dodaję, to jest taki materiał edukacyjny. Moim zdaniem to jest duża wartość i ja bardzo dużo czerpię, obserwując takich ludzi, więc staram się też coś takiego dostarczać. Jesteś moim następnym respondentem przy kolejnych badaniach. Umawiam się. Teraz będą badania influencerów i ich samoujawniania. A jest podcast bardzo ciekawy, który się nazywa Banał i ten podcast jest z tego, co ja rozumiem, bo nie słucham go jakoś super dużo, zorientowany wokół tego, że chłopak, który go prowadzi, Piotr Białasiewicz, jeśli dobrze pamiętam nazwisko, opowiada o swoich doświadczeniach jako introwertyka w społeczeństwie. Więc idzie i nagrywa siebie, ja głupi introwertyk, smutny i samotny w środku Warszawy i nagrywa siebie i jakby opowiada o tym, jak funkcjonuje w społeczeństwie, jak się głupio czuje w kawiarni, jak się głupio czuje, jak się ktoś do niego nieznajomy osiągnie. I jest tyle ludzi, które tego potrzebują. I ci ludzie też się czują lepiej przez to, że mają okazję czegoś takiego posłuchać, bo oni w końcu myślą sobie, to ja nie jestem sam, bo oni się boją do tego przyznać. No właśnie, to jest to. I taki technosceptyk powiedziałby, on buduje swój wizerunek w oparciu o ten introwertyzm, o ja sprzedaję coś takiego, jakie to jest straszne, prawda? A z drugiej strony to ja mówisz, no jednak są osoby, które mają z tego jakąś korzyść i to jest dosyć istotne i wrzucenie wszystkiego do jednego worka i powiedzenie, że wszystko jest B, złe i tak dalej, naprawdę jest złe, mówiąc wprost. I jak ja słyszę, teraz jest taka bardzo popularna i strasznie się podnieca środowisko tutaj badaczy książką, która się nazywa Anxiety Generation? Jonathan Haidta. No, Haidta. Strasznie się to podniecają. Ja sobie tak wyrywkowo ją poczytałem. I dla mnie to jest powrót do takiego mega, mega konserwatywnego stanowiska, takiego technofobicznego, które wręcz mówi, że wyrzućmy smartfony kompletnie ze szkoły, wróćmy do takiego sytuacji, kiedy młodzi się na podwórku ze sobą bawią, a nie są na smartfonach. Jasne. Wiesz, tak samo możesz powiedzieć o Netflixie i innych streamingowych platformach, że binge'owanie jest złe, bo jak zarwiesz nockę, tak jak rozmawialiśmy przed podcastem, a propos, to jesteś niewyspany, źle ci idzie podczas rozmowy, prawda? Mam nadzieję, że nie zerwałeś nocki przez Netflixa. Nie powiem. To jest jasne, więc jasne jest, że muszą być pewnego rodzaju... Ta idea higieny cyfrowej tutaj się przydaje, prawda? Tylko, że on, jeśli ja dobrze rozumiem jego pracę, to jakby kryzys polega na tym, że jest bardzo dużo samobójstw. To jest właśnie o czym była mowa, że jest ten wzrost właśnie i wtedy trzeba stawiać takie hardkorowe granice i myślę, że dlatego on jest taki konserwatywny w tym, no bo jeśli tego się nie zrobi, no to będzie dalej tyle samobójstw, to tego staramy się uniknąć. Tak. Jemu trzeba przyznać rację, że on ma... jemu trzeba przyznać, że on ma takie ciekawe pomysły. Czy chce to rozwiązać? To ciekawy. Nie taki... można powiedzieć na rympał, jak to niektórzy u nas proponują, czyli wyrzućmy telefony ze szkół, albo inaczej, jak jesteś rodzicem, to no nic, zabierz
dziecku smartfon albo daj mu dopiero jak ma 16 lat. Nieważne, co będą, jak będzie cierpieć, bo wszyscy mają wokoło rówieśnicy. On nie patrzy na to tak zero-jedynkowo i faktycznie mówi, że to jest równie krzywdzące. Znaczy robisz taką samą krzywdę temu dziecku. On też będzie psychicznie upośledzony. Niesamowicie będzie upośledzony. Ale trzeba doprowadzić do takiego sytuacji, że to będą systemowe rozwiązania po prostu. I to może można wyjść od jakichś takich inicjatyw obywatelskich, bo już coraz więcej na przykład w Stanach on tak to przedstawia. Ja nie wiem do końca, bo ja się tym nie interesowałem, czy tak rzeczywiście jest, ale w Stanach Zjednoczonych podobno jest coraz więcej inicjatyw obywatelskich, takich wyrzućmy tam telefon ze szkoły, albo jakieś takie, nie wiem, sąsiedzkie inicjatywy tam. Ograniczamy dzieciom dostęp do smartfonu. Zresztą w Stanach już legislatura, w niektórych Stanach legislatura tak, idzie. Utah na przykład. Chciałem właśnie o tym powiedzieć, że są już badania tak. ze szkół, wydaje mi się, że ze Stanów i z Norwegii, gdzie ludzie publikują jakieś informacje na temat tego, że wycofali smartfony ze szkoły i rzeczywiście to dużo lepiej wpłynęło na samo poczucie dzieciaków. Tak. No i są badania, tak jak wspomniałeś, z Norwegii, są badania z Francji. W Francji też, Francja dosyć mocno taka jest restrykcyjna, jeśli chodzi o to. I jeszcze jest ten, i to też było ciekawe, to akurat przypomniało mi się takie badania właśnie a propos Utah Stanów, w Stanach Zjednoczonych, że oni wprowadzili zakaz używania smartfonów przez młodzież od godziny 22 do 6. I się okazało, robili jakieś tam badania później badacze, że jakość snu nastolatków wzrosła. Faktycznie. Po prostu. Ale to wynika z prostej rzeczy. No... Niebieskie światło? Niebieskie światło, to jest jasne, ale nie wiem, czy zdarzyło cię taka w życiu sytuacja, że nie mogłeś zasnąć, bo się czymś zestresowałeś, bo przeczytałeś coś w internecie. To jest jedna z praktyk, gdzie starasz się mieć dobry sen, to właśnie nie zaglądasz do social mediów nie tylko ze względu na to, że masz niebieskie światło, tylko dlatego, bo zaraz jak coś tam przeczytasz, to później 3 godziny. A wyobraź sobie, że ty jesteś osobą dojrzałą, dorosłą, a nastolatek ma to 10 razy bardziej, te emocje. I nie potrafi sobie z nimi radzić, bo jeszcze nie wykształcił sobie tych umiejętności, plus jego mózg nie jest wykształcony w pełni, więc w ogóle ma mniejsze możliwości. Tak jest. Więc wiesz, no naprawdę, sytuacja jest niesamowicie ciekawa, bo rzeczywiście wiele tych postulatów ma duży sens. To znaczy, gdzieś faktycznie coś się zadziało takiego, że zawsze istniejące tendencje wśród młodych są po prostu przez social media potęgowane, związane z taką właśnie oceną, obawą oceny przez innych i tak dalej, i tak dalej. Ale z drugiej strony dostrzeżmy też te pozytywy, o których my też żeśmy tu wspomnieli, tak? Że są różne wykorzystania social mediów i to zależy, naprawdę zależy, jak się je wykorzystuje. To jest banał, ale wydaje mi się, że on jest prawdziwy. Więc tak właściwie powinno się zrobić to dwutorowo. Jednym torem było odebranie smartfonów, a drugim torem byłoby wprowadzenie dodatkowej jakiejś lekcji odnośnie tego, jak korzystać z nowych technologii. Tak jest. A jeszcze zobacz, wydaje mi się, ja też... Jeszcze jakiejś psychoedukacji przekazuję. Może. A jeszcze mi się wydaje, że przydałaby się jedna edukacja i to jest mój taki autorski pomysł. Nigdzie to nie wyczytałem, ale mi się tak wydaje, że trzeba by edukować z cyfrowej hipokryzji. To jest coś, co mnie tak drażni a propos tych nerwów i emocji. Niesamowicie mnie drażni taka cyfrowa hipokryzja, co masz ja to nazywam. Się, nie już ci powiem. Mogę to podać na przykładzie, na kilku przykładach nawet. Influwashing. Influencerzy, którzy są, mają super życie, pokazują się jako dbający o ekologię, prawa zwierząt, prawa człowieka w ogóle, godność człowieka. Jadam do Arabii Saudyjskiej na fantastyczne wakacje, sponsorowane przez księcia tam Sauda. Ja rozumiem, o co ci chodzi, tylko ja uważam, że argument hipokrytyk generalnie jest niezbyt rozsądny, tak ogólnie. Aha. Bo wszyscy jesteśmy hipokrytami to i prawda. Nie da się być hipokrytą. Dobry argument. Nie da dobre, się. Dobre. Ale chodzi dostosowujemy swoje poglądy względem tego, jak my się będziemy dobrze czuli. To jak rozmawiam z ludźmi podczas podcastów, to wychodzi w różnych właśnie takich psychologicznych kwestiach, że jeśli w jakiś sposób się czujesz wewnątrz, to dorobisz sobie do tego jakoś wyjaśnienie, tak żeby poczuć się z tym dobrze, później pokażesz to w social mediach i robimy to wszyscy. To prawda, robimy to wszyscy, no bo zgodzę się z tobą. To może zrobię taką inną ramę tego, zrobię jakiś inny frame tego. Tradycyjna, klasyczna kompetencja związana z poszukiwaniem informacji. Dlaczego ta osoba pojechała do Arabii Saudyjskiej i czy rzeczywiście tam jest tak fantastycznie? Nie? Zweryfikuj tą wiadomość.
A dlaczego na przykład grają tam, nie wiem, e-sportowcy ostatnio? No dobry temat kolejny. Dlaczego tam jest największa, teraz chyba nawet w tym miesiącu albo w następnym, nie pamiętam, największa na świecie z największą pulą nagród zawody e-sportowe i tam są po prostu wszyscy znani e-sportowcy, wszystkie kluby e-sportowe największe. Dlaczego akurat tam? Zweryfikuj to. Oni mało jest w jakiś sposób uciekają, bo generalnie jest takie założenie, że jeśli publikujesz jakiś materiał promocyjny, to teraz trzeba to oznaczyć. Tam hashtag współpraca, coś tam i nawet już jest taki banerek na Instagramie, że to jest zrobione przy współpracy z marką X. To prawda, jest to prawo. Ale jak masz taki globalny event, no to tam jest tyle osób, które będzie streamowało i nikt tam nie opisze, że to jest... No jasne. Albo wiesz, to jest na wielu różnych poziomach, mi się wydaje. No jest ten właśnie influwashing, teraz ten gamewashing w Arabii Saudyjskiej, ale gdzieś tam miałem jeszcze jakieś inne przykłady, coś mi się rzucało, ale gdzieś tam... Ale tego nie trzeba podawać, bo tego jest po prostu tyle, masa, że... Masa. Także to jest coś takiego, co związane jest oczywiście taką tradycyjnie rozumianą kompetencją, powiedzmy, tak? Weryfikacji informacji, dojścia do tego, kto ma jakie intencje, czy warto, czy nie warto to po prostu, nie wiem, konsumować, subskrybować i tak dalej. Ale to chyba też z czasem się wyrobi, bo to jest na tyle nowy fenomen, że ludzie się jeszcze nie nauczyli do tego podchodzić. I jak spadnie jeden influencer, drugi, trzeci, czwarty, pięćdziesiąty, to ludzie zaczną postrzegać ich z takim dużo większym dystansem, bo będą pamiętali te poprzednie historie. Możliwe, to jest możliwe. Na razie jesteśmy zaślepieni po prostu tym nowym trendem. To prawda, jest to całkiem możliwe. Swoją drogą to jest też niesamowite, jak ta sieć się zmieniła, prawda? Bo myśmy wyszli od takiego idealistycznego podejścia do sieci i do internetu w latach 90., że to będzie kolejna jakaś wspaniała technologia łącząca ludzi, a ona dzisiaj jest tak problematyczna i tak niesamowicie skomplikowana. No są te takie utopistyczne wizje internetu promowane przez nawet byłych hipisów z lat 60., 70., znany badacz Howard Rheingold, który... To ludzie chyba tacy są. To ludzie są po prostu wadliwi, a nie technologia. Technologia jest taka jest. Tak jest, używamy, to jest problematyczne. I to jest jedno z pytań, które chciałem ci zadać. Czy to, że mamy tych wszystkich influencerów z takimi wątpliwymi moralnymi wartościami, czy będzie na to jakieś rozwiązanie, czy po prostu ludzie tacy są? I takich ludzi chcemy obserwować z jakiegoś powodu? Nie wiem, czy chcemy, bo... Ewidentnie chcemy. To znaczy tak, chcemy, w sensie inaczej. Znowu tutaj jest ta kwestia kompetencji, bo ja myślę, że tak. Ja myślę, że jak na przykład, trochę wrócę do influencerów, ale zobacz na przykładzie, też można podać inny jeszcze przykład. Nie wiem, czy robisz zakupy na Shein, tym serwisie chińskim. To jest ten taki ultra fast fashion. Tam to jest bardzo popularne wśród młodych. A zawsze młodzi są niezwykle, deklarują przynajmniej takie wartości jak poszanowanie praw człowieka, otwartość, tolerancja i tak dalej, i tak dalej. A zobacz, że przy Shein to jest ta firma chińska, która to jest tak kontrowersyjna, na zasadzie już nie mówię, że te ciuchy są tam po 2 tygodniach do wyrzucenia, ale te ubrania powstają w skandalicznych warunkach. Tam to jest taki typowa historia, wiesz, która była... I są w internecie nagrania. Kojarzona z Nike'em, z kiedyś tam różnymi firmami, teraz to jest to samo z Shine'em, czy też z Timu chyba też jest taki kontrowersyjny, mi się wydaje, ten drugi serwis chiński. Mhm. Młodzi o tym po prostu nie wiedzą, nie mają tej kompetencji. Jestem przekonany, że jakby... Ja myślę, że gdyby wiedzieli, bo o Apple wiedzą doskonale. Nikogo to nie obchodzi. Nie, tutaj bardzo. Ja mam większą, widzę tutaj jednak wiarę, że jednak, znaczy, no wiadomo, że to nie drastycznie by nie spadło, ale myślę, że. W fabrykach Apple są siatki pod oknami, po to, że jak ludzie wyskakują przez te okna, to żeby się nie zabili o ziemię. Tak, ale dlaczego mam większą wiarę, ci powiem. Dlaczego mam większą wiarę? Bo jednak społeczność, graczy na przykład, potrafiła skutecznie zablokować praktyki firmy Riot, która jest producentem jednej z najpopularniejszych gier e-sportowych, League of Legends. Potrafiła zablokować turniej, bodajże to nie było w Arabii Saudyjskiej, chyba w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, nie pamiętam, czy Katar, czy Zjednoczone Emiraty Arabskie, ale gdzieś to było, a może nawet w Arabii. Po prostu ta społeczność się tak to nie spodobało, że w takim kraju, który jest po prostu krajem autorytarnym i łamie prawa człowieka i tam można być ponieść śmierć za napisanie jednego tweeta, że to jest złe. I ta społeczność skutecznie zablokowała. Znaczy ja po prostu czerpię z takich wzorców i mam pewną jakąś jeszcze nadzieję, że w ogóle konsumenci nie lubią czegoś takiego i
nie chcą być taką marką utożsamiani, więc to jest ta nadzieja, którą ja tutaj wiążę. Ja mam wrażenie, bo teraz musielibyśmy zbadać to, jakie były intencje tych ludzi i myślę, że takich firm jest mnóstwo i teoretycznie, żeby to, co teraz powiedziałeś, było prawdą, to ci ludzie musieliby cały czas obalać jakieś kolejne firmy. Ja myślę, że jak ktoś obala jedną firmę, to jest też takie poczucie sprawczości w tym, że zebrała się grupa, mamy dobry pomysł i tak właściwie w tym momencie akurat jesteśmy w stanie to zrobić, bo wszyscy jesteśmy na tym skupieni i obalałem jedną firmę, wszystkie media o tym opowiadają, ty teraz opowiadasz o tym w podcaście, ale jest 20 innych firm. Jasne, to tak jak z bojkotem firm, które sprzedawały w Rosji, tak, po inwazji Rosjan na Ukrainę, gdzie to po prostu było chwilowe, wiadomo, to było takie wirusowe, no a potem wszyscy o tym zapomnieli. Ale zobacz, no, mimo tego, że to jest chwilowe, wirusowe i tak wracamy do swoich jakichś działań takich rutynowych i tacy po prostu jesteśmy, tak jak wspomniałeś, wszyscy jesteśmy hipokrytami, to i tak miało to jakąś wartość. Czy ma to jakąś wartość? Jeśli to się dzieje, tak? Bo nie można temu odmówić jakiejś tam wartości, bo pewna zmiana społeczna nie zachodzi od tak sobie, więc to jest pewien proces, więc to mi się wydaje ma wartość. Ja też często, ja może mam takie optymistyczne stanowisko z tego powodu, że... Ale mi się bardzo podoba, że ty masz takie stanowisko, to ja trochę straciłem ostatnio wiarę w ludzi, bo tak obserwuję te wszystkie rzeczy i najgorsze jest dla mnie obserwacja to, co ludzie mówią, a później co robią. Ja widzę, że oni właśnie opowiadają tak, bo chcą się poczuć dobrze, chcą wydalać takie tezy, które są zgodne z ich jakimiś przekonaniami sobie, ale to nie jest prawda, bo później robią zupełnie co innego. Zupełnie co innego, jasne. No tak, to jest to. Mi to trochę zostało z tych... ja myślę, że tracę tą nadzieję. Przepraszam. Ja z tą teraz rozmawiam, to tak sobie... Nie, bo przypominam sobie różne sytuacje życiowe, wiesz, swoje i tracę to, tracę jednak, ale... Ale uważam, że powinno się myśleć tak jak ty, bo to jest bardziej produktywne w kwestii tego, co jesteśmy w stanie zrobić dla społeczeństwa i przede wszystkim ty jako naukowiec powinieneś tak myśleć. Mi się podają takie bardzo oddolne rzeczy, które ja kiedyś w swoich badaniach wyłapywałem, bardzo takich małych grup graczy, jakichś właśnie znowu. Chociaż takie małych to nie wiem, bo FIFA grę kojarzy każdy. Mi się swego czasu zdarzyło go zagrać raz w FIFA i zdarzyło mi się na przykład zagrać jakąś mikropłatność w FIFA, kupić jakąś paczkę z piłkarzami. W sumie, kurczę, ile wydałem na to? To jest, tak nie może być, zrobię o tym badania. Zrobiłem takie badania i to już były takie naprawdę długotrwałe badania, zaangażowałem się w to. To było takie trochę hobbystyczne na zasadzie innych różnych aktywności, które się działy, ale że sobie mrówczo, bez żadnego ściągania, bez żadnego scrapingu gromadziłem dane z forów graczy FIFA przez 4 czy 5 lat i chciałem właśnie zobaczyć, jak oni się do tego ustosunkowują. I okazało się, że tam jest masa takich ludzi, którzy po prostu mają bardzo zły do tego stosunek i strasznie tej gry nienawidzą. I to jest taka przestrzeń, gdzie oni o tym mówią i krytykują samą firmę producenta, ale to jest najgorsze, że od tej gry nie jest sposób odejść. Jakby, uzależnia. Znaczy, w sensie samo kupienie produktu i bycie konsumentem, to jest jakby... Znaczy, nie przeczy to temu, że ty tego krytykujesz. Znaczy, krytykujesz, owszem. To trochę jak oglądanie ważne... reprezentacji. Też krytykują, tak, trochę tak. Znaczy, chociaż oni stosują różne strategie takie znowu subwersji takiej, czyli na przykład handel taki nielegalny tymi na przykład paczkami, czy po prostu takie indywidualne strategie, że ja po prostu bojkotuję to. Nie kupuję w ogóle tych paczek, nie kupuję tych mikropłatności, gram jakąś tam najgorszą drużyną i mam to gdzieś, że przegrywam. Po prostu liczy się taki fan. To są też takie strategie indywidualne i to są takie strategie radzenia sobie oczywiście. Natomiast jest jeszcze taka, mam też studenta, który pracuje w EA Sports. Byłego studenta mamy, który pracuje teraz w EA Sports i Romania i on pracuje nad FIFA i nawet z nim rozmawiałem o tym. I on niestety nie ma za bardzo mógł mi powiedzieć w tajemnicy firmy. Ale się go spytałem, czy ty wiesz o tym? I on mówi, wiem, nawet czytałem twój artykuł tam właśnie z tego czasopisma. I my o tym wiemy, i nawet powiem ci tak w tajemnicy, że my robimy coś tam, że chcemy to jednak ten wizerunek polepszyć, ulepszyć, bo tam są niesamowite historie tych graczy, że ta firma, to są takie trochę teorie spiskowe, że ta firma robi specjalnie ustawki meczów, czyli tak skryptuje mecze, na przykład, że jesteś w takim ciągu, wygrywasz mecz za meczem, jesteś zadowolony, wszystko ci idzie, awansujesz do ligi i nagle wpadasz taki odwrotny ciąg porażek. I wtedy mówię, kurczę, ta moja drużyna jest niewystarczająca. Muszę zdobyć lepszych piłkarzy, kupię paczkę.
I to są takie teorie spiskowe, że oni to specjalnie robią, żeby podbijać TikTok sprzedaż. TikTok podobno tak robi. Specjalnie wyświetla ci rzeczy, które ci się bardzo podobają, nagle wrzuca ci jedną negatywną i później znowu te pozytywne. I ty jesteś taki w takim ciągłym rollercoasterze. Oczywiście nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować. Stanowisko firmy jest jednoznaczne. Nie robimy tego. Nie robimy tego. Gracze uważają co innego. Na YouTubie znajdziesz tysiące filmów pokazujących, że noga bramkarza, który łapał piłkę, chciał wykopać piłkę, nagle się cudownie odwinęła w drugą stronę i piłka przeleciała i gol. No? Takie niesamowite historie, albo jakieś takie skryptowanie meczów typu, że ja miałem strzałów 20 na bramkę przeciwnika i 0 goli, a przeciwnik miał jeden strzał i jeden gol. I teraz tak, oficjalne stanowisko firmy jest takie, że no ale przecież takie rzeczy się zdarzają w rzeczywistym, to być symulacja piłki nożnej. No, czy ktoś nie widział meczu piłki nożnej, gdzie drużyna, która była cały czas w defensywie, strzeliła cudem gola i wygrała? No jasne, tylko że to jest gra komputerowa. Nie może być takiej sytuacji, że gracz jest ewidentnie lepszy i jesteś super, no jest o wiele lepszy i przegrywasz. I robi jeszcze jest jakiś tam ciąg z tego, więc gracze tam się prześcigują w jakichś teoriach i tak dalej. Jest to o tyle istotne, że my jako naukowcy możemy to pokazać i pociesza mnie, że ten mój student były powiedział, że my to widzimy i jakoś tą grę, powiedzmy, staramy się robić, żeby to uwzględniać. No bo co my możemy zrobić? Naświetlać to tylko, bo jest to też swego rodzaju taka gra między konsumentem a firmą, odbiorcą. Mamy też przecież tutaj jeszcze zaangażowanych w całą tą ekonomię streamerów. I na przykład jeśli o FIFA, to jest ich bardzo dużo i nawet oni też są, podejrzewa się, że tam niektórzy gracze podejrzewają, że oni współpracują z EA. Na pewno nie, że tak nie jest, no bo na przykład taki głośny streamer FIFA, który ma tam miliony subskrybentów i który ma taką niesamowitą monetyzację tego, że on kupuje te paczki tam masowo i on na tych streamach pokazuje tylko najlepsze trafienia piłkarzy i wszyscy mówią, wow, ale cud. No to on został zbanowany ostatnio przez EA, bo jakieś tam podejrzenie, że właśnie nielegalne sposoby zdobywania tych piłkarzy, że kupował te monety, które tam są tą taką fikcyjną walutą do kupowania tych paczek. Więc to jest po prostu niesamowita gra znowu między producentem, odbiorcą i to też jest takie fajne, bo wspomnieliśmy o tych różnych zastosowaniach social mediów i to jest kolejny dowód na to, że oprócz takiego pojęcia, że wow, ale to jest złe, wszystko to trzeba wrzucić do jednego worka. Masz też takie osoby, które się na przykład grają w FIFA i hobbystycznie się zajmują tym, żeby wyłapywać takie właśnie rzeczy. To też jest wartość. No wartość taka konsumencka, emancypacji, jakiegoś sprawstwa. Poza tym to jest fajna rozrywka. Oczywiście same te mikropłatności to jest totalna porażka, bo zresztą EA Sports został ukarany wielokrotnie za mikropłatności i jeśli chodzi o FIFA, to nawet jest chyba ban w Belgii, we Francji, żeby to w ogóle nie było tego, a u nas pod wpływem tych różnych nacisków i podejrzeń o hazard, oni wprowadzili informację, jakie jest szansa, jakie jest prawdopodobieństwo, że tam w tych mikropłatnościach będzie ten piłkarz najlepszy, tak? I tam oczywiście jest procentowo podane. I tam jest 0,0000. No, jeszcze wracając do tych social mediów, wydaje mi się, że jeśli mamy taki problem jak samobójstwa, to jest na tyle duży problem, że powinno się rzeczywiście tak drastycznie działać, ale podoba mi się to, co opowiadasz o tym właśnie takim bardziej zniuansowanym podejściu, że jednak moglibyśmy zrobić taki hard stop, ale jednocześnie bardzo mocno edukować i później zacząć to w jakiś sposób wyciągać, jeśli nauczymy tych ludzi jakoś racjonalnie z tego korzystać. Czy hard stop jest niemożliwe ze względów takich jakby... No, to znaczy mówię o hard stopie, czyli na przykład niemożliwość używania social mediów do 8 roku życia, czy coś takiego. No tak, to w ogóle jest to spora kontrowersja, bo na jakiej podstawie w ogóle ktoś... Czy może to masz tą wiedzę, bo ja jej nie mam, ale mam taką tylko, tu się przyznam, mam taką wiedzę czysto gdzieś tam zasłyszaną z jakichś artykułów dziennikarskich, prasowych, że cała ta bariera wieku 13 lat to była jakaś totalna ściema, kiedy to w kongresie ustalano, bo kongres chciał chyba 16 lat, co wydało się takim, na początku było 18, że możesz korzystać z social mediów powyżej 18 roku życia, bo taka naturalna wydawała się granica, ale oczywiście pewne naciski takie polityczne i takie rachunki ekonomiczne spowodowały, że to musiało być niżej, no bo oczywiście to jest rzesza konsumentów, którzy będą tych social mediów korzystać i stanęło na 13. I właściwie nikt nie wie, przynajmniej ja nie wiem. A to nie chodzi o bieg dojrzewania? No właśnie ja nie wiem do końca, nie mam tej wiedzy, ale wydaje mi się, czy przynajmniej ja to tak słyszałem, ale to może być taka teoria spiskowa jak z tym CIA, co tam masz dokumenty na mózgi prało, że to po prostu było jakieś zakulisowe rozgrywki i trzeba było jak najbardziej to obniżyć i stanęło na 13.
Chociaż faktycznie, tak jak mówisz, gdyby w ogóle to jest mały, to jest oczywiście, gdyby to było tak 13 naprawdę, że tak młodzi korzystają, to był i tak mały problem. A my wiemy, że młodzi korzystają. Dużo wcześniej. No jasne, i to jest problem, bo... Z tabletami przecież te gry to są chyba dla 4-latków już. To jest problem. I taka osoba widzi treści, które tam rozwojowo dla niego nie są dobre, bo oczywiście to są dla starszych osób, więc to też jest jakby duży problem. No na pewno trzeba coś przemyśleć. Ale zobacz, jest jeszcze jeden ciekawy wątek z tym, że to jest też, my, że my sobie tutaj rozmawiamy w podcaście i o tym mówimy, ale jesteśmy chyba w mniejszości, bo... Mam wrażenie, że takiego przeciętnego Polaka to w ogóle to nie interesuje. W sensie to jest oczywiście dobre narzędzie, takie, żeby jego dziecko... To znaczy oni będą zainteresowani dopiero jak będzie dziecko miało 16 lat i wyląduje psychiatrę. I pretensje będą jakieś tak. Albo nie daj Boże na cmentarzu. Tak, tylko chodzi o co mi chodzi? O to, że się podnosi ten wątek nierówności. Że no fajnie, my jesteśmy tak uprzywilejowani, mam tu świadomość, mam jakąś wiedzę, coś tam się postaramy może zrobić, ale jednak jest to kwestia nierówności ekonomicznych, społecznych i tak dalej, że jednak po prostu osoby gorzej sytuowane, na przykład są badania wśród, to akurat nie w Polsce, ale są badania wśród młodych matek samotnie wychowujących dzieci, głównie matek, ale też ojców, chociaż to jest oczywiście sytuacja rzadsza. Że no, dzieci tych rodziców znacznie więcej czasu spędzają w social mediach. Znacznie więcej. No, ale to wynika, to jest właśnie tak przykład tej nierówności. Więc też są problemy do rozwiązania. Znacznie więcej czasu w social mediach, jest jakaś hipoteza, dlaczego? No tak, oczywiście, że jest, bo... Bo nie ma drugiego rodzica. Bo nie ma drugiego rodzica. Okay. Po prostu. Zwykle prosta rzecz. Trzeba to dziecko... Trzeba się nim zaopiekować, trzeba się nim zająć, jeszcze trzeba pracować, trzeba ogarnąć mieszkanie i tak dalej. No i tutaj tym bardziej była ważna ta psychoedukacja i edukacja odnośnie tego, jak używać tych social mediów, bo nawet jeśli to dziecko jest już skazane na to, że po prostu będzie siedziało na tym telefonie, to dobrze, żeby robiło to jakkolwiek umiejętnie. Ale ja nie wiem, czy od 8-letniego dziecka można oczekiwać, że będzie umiejętnie używał telefonu, który jest zaprojektowany po to, żeby cię uzależnić. No właśnie, właśnie. To jest problem. Nie, chyba nie, bo rzeczywiście nie. Możesz sobie tam edukować, ale to tak jakby dać heroinę takiemu dziecku. Czy powiem ci, że... przepraszam cię, tato, że teraz to powiem, mówię do mojego taty, jeśli będziesz słuchał tego podcastu. Mój tata jest czasami taki, że on się łapie na te powiadania pushowe, jak gra sobie w jakąś tam, nie wiem, Age of Empires na aplikacji mobilnej albo World of Tanks i tam mu to wyskakuje. I sobie, a może zapłacić? Zapytałem, czy zapłaciłeś kiedyś? On mówi, że nie. Ale by był blisko, żeby był blisko. Więc nawet jeśli dojrzała osoba, dorosła osoba, senior, ma problem z tym, to co dopiero właśnie 8-latek. No i oni tam cały czas siedzą i cały czas dłubią te testy AB, która wiadomość lepiej działa, który kolor lepiej działa. Tutaj tak, znak zapytania. Podobno tak jest. Ja też nie mam tej wiedzy, to jest znowu taka wiedza, którą ja nabyłem. Oczywiście, że tak jest. Tak jest. No tak, to jest raportowane. Że, chyba, że mają słabych marketingowców. Tak jest. Znaczy jest tak, bo mamy sygnalistów, którzy o tym mówią. No tak, ale oczywiście. Ja projektowałem takie rzeczy, to oczywiście. I ty projektowałeś, takie. No tak. A test AB to jest absolutnie normalna rzecz. Dobrze, wiemy już, to jest winny odpowiedzialny. Wydało się. Zrobiłeś to po to, żeby teraz móc o tym rozmawiać w podcastach, jak to naprawić. To dobra tak, strategia. Tak, tak. Dobra, ja dzisiaj zapytałem cię o wszystko, o co chciałem. Powiedz jeszcze proszę ludziom, gdzie mogą cię znaleźć w internecie, gdyby ktoś chciał cię szukać. Najprościej pewnie na mojej stronie internetowej, piotrsiuda.com. Jestem też w social mediach, tak jak wspomniałem. Kolorowe grafiki, to są takie profesjonalne, nie jak w darknecie, taki poziom profesjonalizmu jak przy sprzedaży substancji, ale staram się to, żeby to miało taki charakter raczej zawodowy i nie używam tego, w takich celach, także jestem na Facebooku, jestem na X-ie, Piotr Siuda na X-ie, wystarczy wpisać. Myślę, że to są te podstawowe kanały. Super, bardzo ci dziękuję, bardzo miło się rozmawiało. Dziękuję bardzo. Cześć! Nowe podcasty w każdy wtorek, czwartek i niedzielę o 19:00. Do usłyszenia!